Po raz 35 najlepsi polscy żużlowcy rywalizować będą o tytuł Mistrzów Polski Par Klubowych. Liga ligą, rywalizacja indywidualna rywalizacją indywidualną, ale żużlowe duety dostarczają dodatkowych emocji. Tu liczy się jazda w parze, a nie tylko zdobycze indywidualne. Przed rokiem w Częstochowie triumfował mistrz nad mistrzami w jeździe parą Tomasz Golob, którego wspierał Rune Holta. Wtedy obaj reprezentowali Unię Tarnów, dziś już gorzowian. Niestety w finale brakuje. Jest jednak 7 duetów, które walczyć będą o złoto. Z Torunia, widzów TVP Sport i TV Polonia witają Krzysztof Cygielski, dzień dobry. I Rafał Darżynkiewicz. Zanim o uczestnikach tego dzisiejszego finału, to ja przypomnę Państwu, że Krzysztof Cygielski to mistrz Polski par klubowych z 1998 roku. Krzysztof, rywalizacja par, liga, indywidualne zmagania, a pary to tak... To trzecie miejsce, czy też mają jakieś znaczenie w rywalizacji żużlowców? Ja myślę, że dla każdego sportowca, tam gdzie jest walka o medale, każda tego typu impreza jest bardzo ważna. W zawodach ligowych zdobywa się tylko raz medale na koniec sezonu i nie każdy jest w stanie osiągnąć to ze swoją drużyną. Można sobie poprawić konto między innymi podczas Mistrzostw Polski Par Klubowych i... Jak ja pamiętam, kiedy jeździłem, to traktowałem te zawody tak samo bardzo poważnie jak każde inne, które dorównywały rangą indywidualnych mistrzostw Polski, drużynowych mistrzostw Polski, czy właśnie innych międzynarodowych turniejów. Będziemy mieli okazję o tym jeszcze porozmawiać podczas trwania dzisiejszych zawodów. Jak już wspomniałem, to jest po raz 35 finał Mistrzostw Polski par klubowych. Ta cała zabawa narodziła się w Szwecji, znakomicie została na początku przyjęta. Były swego czasu także Mistrzostwa Świata Park Klubowych. Wspaniała rywalizacja. Teraz troszeczkę jak gdyby ta rywalizacja par odeszła na plan dalszy. Bardziej chyba jednak liczą się te zmagania indywidualne i jak nawet wyczytałem w dzisiejszym programie przygotowanym przez organizatorów Unibax Toruń, wspomina to Jan Ząbik. Posłuchajmy jednak hymnu, bo to Mistrzostwa Polski Mazurek Dąbrowskiego. Impreza rangi Mistrzostw Polski, oczywiście hymn naszego kraju, Mazurek Dąbrowskiego. Nawiązałem do tego, co można przeczytać w dzisiejszym programie i człowiek, który przez wiele lat znakomicie jeździł w parze, obecny szkoleniowiec Unibaxu Toruń, Jan Ząbik, mówi, że tak jak kiedyś jeździło się w parze, to takich zawodników już nie ma. Tym ostatnim mohikaninem, który potrafi jeździć w parze, jest Tomasz Golob. Zgodzisz się, Krzysztof, z taką opinią? Troszkę chyba tak, ponieważ próbuję sobie przypomnieć i uświadomić to, co się dzieje podczas treningów zawodników przed meczami ligowymi czy przed każdymi innymi zawodami, to już nie ma tego, co było kiedyś, gdzie zawodnicy wyjeżdżali na tor we dwójkę, próbowali jazdy parą, próbowali się mijać w odpowiedni sposób. Jest taki schemat jazdy parą na torze i próba wyprzedzania. To się wiąże z trenowaniem właśnie. Tego już chyba nie ma i jakoś faktycznie taka typowa jazda parą gdzieś poszła w boki i zawodnicy już o tym nie pamiętają. Teraz stawia się na indywidualności. Popatrzmy na tych, którzy dziś będą jeździć w duetach. Unia Leszno, numer 1 Damian Baliński, numer 2 Krzysztof Kasprzak. Numer 15, Robert Kasprzak. Drugi z duetów to Kronopol Zielona Góra z trójką Grzegorz Walasek i z numerem 4 Grzegorz Zęgota. Trzeci z duetów, niektóre zespoły z rezerwowymi, RKM Rybnik z piątką Michał Mitko, z numerem 6 Maciej Kuciapa.
Złomrek z Częstochowa to z numerem 7 Sebastian Ułamek, z 8 Michał Szczepaniak. Popatrzmy teraz może jeszcze, bo bardzo szybko ta prezentacja. Damian Baliński, Unia Leszno, z 1, z 2 Krzysztof Kastrzak, z 3 Robert Kastrzak. To jest oczywiście z numerem 15 pierwszy rezerwowy w drużynie leszczyńskiej. Zielonogórzanie, jak już wspominałem, z 3 Grzegorz Walasek i z 4 Grzegorz Zęgota. RKM Rybnik to Michał Mitko, 20-letni zawodnik, zastępujący Piotra Świderskiego, który wczoraj miał wypadek w lidze angielskiej, i z 6 Maciej Kuciapa. W drużynie rybnickiej nie ma rezerwowego. Z numerem 7 Sebastian Ułamek, to już duet, a właściwie tercet z Łomreksu Częstochowa. Z 8 Michał Szczepaniak jest zawodnikiem rezerwowym. W drużynie z Łomreksu jest Tomasz Gapiński. PSZ Milion Team Poznań, z 9 indywidualny mistrz Polski Adam Skórnicki. Z numerem 10 Alan Marcinkowski, z numerem 19 wicemistrz Polski juniorów Daniel Pytel. GTZ Grudziądz to z 11 Mariusz Puszakowski, z 12 Paweł Staszek. Rezerwowym w drużynie z Grudziądza jest Kamil Brzozowski. No i tercet gospodarzy z 13 Wiesław Jaguś, z numerem 14 Robert Kościecha. Spoglądamy, gdzie jest Robert Kościecha. Gdzieś nam uciekł. Z numerem 21 rezerwowym w drużynie Unibaksu Toruń Adrian Miedziński. O, właśnie on na Państwa ekranach. Sędziować dzisiejsze zawody będzie Jerzy Najwer, arbiter z Gliwic. Jeszcze rodzinne zdjęcie finalistów Mistrzostw Polski par klubowych Toruń 2008. Najwierniejsi kibice przybyli dziś na stadion Unibaksu, na obiekt, z którym żegna się powoli Toruń. Informowaliśmy o tym, pokazywaliśmy to ostatnio w magazynie żużlowym, że nowy stadion w Toruniu rośnie jak na drożdżach, a tutaj to już jedne z ostatnich zawodów, jeśli chodzi o finał Mistrzostw Polski par klubowych, to na pewno już ostatni, ale przecież jeszcze Torunianie jeździć będą co najmniej dwa mecze ligowe, półfinał z rewanżowy mecz z Kronopolem Zielona Góra i później walka o złoto bądź o brąz. O tym przekonamy się za 2 tygodnie. Widzą Państwo komplet uczestników. Niektóre zespoły w dwuosobowych składach, niektóre w trzyosobowych. Rezerwowy w każdej chwili może zastąpić zawodnika wpisanego jako zawodnik podstawowy. W drużynie leszczyńskiej nie ma Jarosława Hampela, który odpoczywa przed arcyważnym meczem półfinałowym ze Złomreksem Częstochowa. Wspomniałem już o Piotrze Świderskim, który wczoraj miał wypadek w lidze angielskiej. Na całe szczęście nie ma żadnych złamań. Piotr Świderski, zawodnik RKM-u Rybnik, jest mocno poobijany, no i dziś go w Toruniu nie zobaczymy. No i trzeba przyznać, że to chyba jeden z największych pechowców, o ile nie największy pechowiec, jeśli chodzi o finałowe imprezy rangi mistrzowskiej, bo przypomnijmy, że ze względu na kontuzję nadgarstka Piotra Świderskiego zabrakło w finale indywidualnych Mistrzostw Polski w Lesznie. No i teraz dzień przed finałem Mistrzostw Polski par klubowych wywalczył ten awans. No i z powodu upadku znów nie będzie mógł wystartować. Wielka szkoda. 2 razy awansował do wielkiego finału. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Może w przyszłym roku się uda od razu na przykład zdobyć medal indywidualnych Mistrzostw Polski albo medal Mistrzostw Polski par klubowych. Tak, troszkę żal, że Piotrka nie możemy zobaczyć w tych najważniejszych imprezach, najbardziej prestiżowych w Polsce, jak finał Mistrzostw Polski czy finał Mistrzostw Polski par, ponieważ mógłby tutaj potwierdzić swoją bardzo dobrą dyspozycję z tego roku. Prezentuje się przecież doskonale i w lidze polskiej, ale również w lidze brytyjskiej, więc na tle tych najlepszych zawodników polskich szkoda, że nie możemy go pooglądać i tego, jak sobie radziłby w tego typu imprezach. No, mamy nadzieję, że
może Piotra Świderskiego, trzymamy kciuki, zobaczymy w finale Złotego Kasku we Wrocławiu. Na tym torze na pewno czuć się będzie znakomicie, więc może być czarnym koniem, o ile oczywiście znajdzie się w 16 finalistów ten finał Złotego Kasku, który na Stadionie Olimpijskim, oczywiście także na antenie TVP Sport. Dobrze, Krzysztof, poznaliśmy składy. Twoi faworyci, Unia Leszno, bez Jarosława Hampela chyba trudno będzie powalczyć z gospodarzami, bo gospodarze Jaguś, Kościecha, Miedziński to wyborowy tercet. Teoretycznie brak Jarka Hampela jest dużym osłabieniem leszczyńskiej Unii, ale przecież Damian Baliński między innymi na tym torze spisywał się wielokrotnie doskonale, więc niekoniecznie musi być to osłabienie dla tej drużyny. Na pewno przed zawodami, patrząc na składy i mając na uwadze to, że te zawody odbywają się w Toruniu, no to na pewno ekipa gospodarzy wydaje się tutaj głównym faworytem. Znają ten tor doskonale i w ostatnim czasie tak jakby poradzili sobie ze znajdywaniem odpowiednich rozwiązań na szybką jazdę tutaj na tym obiekcie, więc po pierwsze gospodarze, no i później te trzy drużyny Unii Leszno, Włókniarza Częstochowa, ZKŻ tu Zielona Góra, to no są właśnie, te to jest ciekawostka taka, że mamy tutaj cztery zespoły ekstraligowe, mamy trzech pierwszoligowców. Jeśli chodzi o zespoły z ekstraligi, to mamy półfinalistów tegorocznych. Unia Leszno, Kronopol, Zielona Góra, Złomrek Częstochowa i Unibax Toruń, a więc... To tylko potwierdza, chyba, że w lidze nie ma przypadku, jak się okazuje, ale też przed sezonem chyba te drużyny były wskazywane na to, że będą wśród tych najlepszych w polskiej ekstralidze. No ale niewątpliwie ciekawym elementem będzie start Adama Skórnickiego. No właśnie, chciałem zwrócić uwagę na zespół z Poznania, bo to jest najbardziej utytułowany indywidualnie zespół w tym sezonie, bo Adam Skórnicki, indywidualny mistrz Polski w tym roku, Daniel Pytel, wicemistrz Polski juniorów, zupełnie niespodziewanie, aczkolwiek jak najbardziej zasłużenie, powtórzył sukces sprzed roku. Już dwa medale indywidualnie. Więc... Niespodziewane, więc dzisiaj na pewno też liczą po cichu na jakiś mały sukces. To może być ciekawie. Na pewno będzie rywalizacja par na torze w Toruniu. Za chwilę pierwszy wyścig dnia, w którym rywalizować będą duety z Leszna i Zielonej Góry. A więc można powiedzieć, że to taki na początek będziemy mieli rewanż za rywalizację w pierwszej rundzie finałowej Speedway Ekstraligi. Tam lepsi okazali się być leszczynianie, ale mający najlepszy bilans z tych zespołów, które przegrały Zielonogórzanie, także awansowali do półfinałowej rywalizacji. I oni ciągle pozostają w grze o mistrzostwo Polski. Damian Baliński w kasku czerwonym, Krzysztof Kasprzak w kasku niebieskim. Widzą Państwo herby klubowe. Mamy zmianę pól startowych. To taka ciekawostka, jeśli chodzi o rywalizację mistrzostw Polski par klubowych. Zawodnicy mogą zamieniać się między sobą polami startowymi, jeśli chodzi o jeden zespół. I tutaj z pierwszego toru zamiana startuje. Kto? Właśnie. Znakomity start Zielonogórzan. Świetnie wyszedł spod taśmy duet zielonogórski Zęgota-Walasek. Teraz próbują atakować leszczynianie. Na trzeciej pozycji jedzie Krzysztof Kasprzak. On w kasku niebieskim, za nim Damian Baliński. No i pierwsza niespodzianka wisi w powietrzu. Nie czekał długo ze zwolnieniem taśmy arbiter dzisiejszych zawodów, Jerzy Najwer. Szybko zwolnił taśmę i idealnie wstrzelili się w moment jej zwolnienia zielonogórzanie. Na czele Grzegorz Zęgota, za nim Grzegorz Walasek, trzeci cały czas Krzysztof Kasprzak, nie liczy się w walce o punkty Damian Baliński. No i pierwsza sporego kalibru sensacja, bowiem bezapelacyjne zwycięstwo w tym pierwszym wyścigu odnoszą zielonogórzanie. Grzegorz Zęgota 3 punkty, Grzegorz Walasek 2 punkty, 1 punkt dla leszczynian zdobywa
Krzysztof Kasprzak, bez punktu Damian Baliński. Grzegorz Zęgota potwierdza, że jest w znakomitej formie. On we wtorek zadebiutował w lidze szwedzkiej i cała Szwecja jest pod wrażeniem jego występu. Pojechał w Dakarnie Molila, zdobył 9 punktów plus bonus, no i sporo zachwytów nad postawą tego zawodnika. Teraz mieliśmy tam jakieś błędy, jeśli chodzi o grafikę. Przypomnijmy, 3 punkty Zęgota, 2 punkty Walasek, 5 dla Kronopolu Zielona Góra, 1 dla Leszczynian Krzysztof Kasprzak, bez punktu Damian Baliński. Krzysztof, ten pierwszy wyścig, zaskakujące rozstrzygnięcia. Troszkę tak, aczkolwiek widać było od razu, że Zielonogórzanie są dobrze rozgrzani, bardzo dobrze skoncentrowani. Wykorzystali ten pierwszy bieg, gdzie jeszcze zawodnicy nie wiedzą, w jakiej dyspozycji są w dniu dzisiejszym, czy dobrze wybrali odpowiednie rozwiązania w swoich motocyklach. Bardzo ważny wyścig dla tych ekip, ponieważ jeśli faktycznie faworyci będą rywalizować między sobą, to wyścigi pomiędzy tymi ekipami będą miały w ostatecznym rozrachunku bardzo wielkie znaczenie i te 5 punktów Zielonogórzan stawia ich w bardzo dobrej pozycji przed kolejnymi biegami. Tutaj widzimy moment startowy Zęgota, Walasek, no i potem już było tak do mety. Przed nami za chwilę rywalizacja w biegu drugim, a więc rywalizacja duetów RKM-u Rybnik i Złomreksu Częstochowa. RKM Rybnik, kask czerwony, Michał Mitko, który wczoraj zdobył w drużynie młodzieżowe, drużynowe wicemistrzostwo Polski. Maciej Kuciapa w kasku niebieskim. Tutaj oczywiście znów zmiana, może nie oczywiście, ale zmiana polami startowymi. Zamienili się zawodnicy w kasku niebieskim na pierwszym polu startowym. Maciej Kuciapa na polu C, Michał Mitko. Duet z Łomeksu Częstochowa to Sebastian Ułamek w kasku białym i w kasku żółtym. Michał Szczepaniak. Wygrywają start częstochowianie, choć próbuje przy krawężniku walczyć jeszcze z dwójką częstochowian Maciej Kuciapa, wychowanek rzeszowskiej Stali. Tam bardzo blisko dwójki częstochowian, ale umiejętnie poradzili sobie z nim częstochowianie. Przy krawężniku blokował tam ataki Kuciapy Sebastian Ułamek. Po zewnętrznej szerzej pojechał Michał Szczepaniak i dwójka zawodników z Łomreksu na czele, ale Kuciapa cały czas próbuje gdzieś tam znaleźć sposób, by być może wyprzedzić któregoś z częstochowian. RKM Rybnik to zaskoczenie, jeśli chodzi o awans do finału. Oni awansowali z półfinału w Gdańsku, gdzie pokonali między innymi Leszczyńską Unię. Wyeliminowali także Lotos Gdańsk, Unię Tarnów i bydgoską Polonię. W tym wyścigu jednak rybniczanie przegrywają podwójnie z duetem z Łomreksu Częstochowa, dla którego 3 punkty zdobywa Michał Szczepaniak, 2 punkty Sebastian Ułamek, 1 punkt dla Rzeszowia, dla rybniczan zdobywa Maciej Kuciapa, bez punktu w tym wyścigu młody Michał Mitko, który przypomnę, zastępuje Piotra Świderskiego. Jeszcze raz oficjalne wyniki. 5-1 Złomreks wygrywa z RKM-em. No i na razie mamy podwójne zwycięstwa w pierwszym wyścigu Kronopolu nad Unią Leszno. Teraz Złomreksu nad RKM-em Rybnik. Mówiliśmy wcześniej, że rzadko widzimy podczas różnego rodzaju zawodów jazdę drużynową, kiedy partnerzy na siebie czekają, obserwują, gdzie znajduje się partner drużyny, a tutaj jakże miły widok. Sebastian Ułamek od połowy pierwszego łuku bardzo intensywnie szukał Michała Szczepaniaka, no i znalazł go tam po swojej prawej ręce. Długo musiał dosyć na niego czekać. No i gdyby nie ten manewr Sebastiana Ułamka, to konsekwentne przez całe pierwsze okrężenie zamykanie gazu i blokowanie Macieja Kuciapy, to Maciej Kuciapa jechałby na drugiej pozycji. Szczepaniakowi na pewno bardzo ciężko byłoby podczas tej fazy zawodów wyprzedzić Macieja Kuciapy właśnie. Krzysztof, czasem się tak zdarza, że trenerzy
specjalnie wybierają, zestawiają akurat takie pary na rywalizację w tych mistrzostwach zawodników, którzy potrafią jeździć zespołowo. To nie wybiera się dwóch świetnych indywidualistów, a właśnie dobiera się zawodników, którzy potrafią jechać zespołowo. I to było widać, jeśli chodzi o zespół, z którym przyjechał dzisiaj tutaj do Torunia Piotr Żyto, Sebastian Łamek i Michał Szczepaniak pojechali zespołowo. Z takim ustawianiem należy podchodzić ostrożnie, bo można wybrać zawodników jeżdżących parą, ale oni będą jeździli na trzeciej, czwartej pozycji parą, a to nic oczywiście zespołowi nie przyniesie. Na pewno dwie wielkie indywidualności są w stanie wygrać tego typu zawody, jeśli nie będą sobie bardzo przeszkadzać, ale niewątpliwie ważne jest, jak się okazuje, jak widzieliśmy przed chwilą, obserwowanie partnera z ekipy. Tak zrobił w poprzednim wyścigu Sebastian Łamek. Skład biegu trzeciego już Państwo widzieli. Czarny koń? Być może. W kasku czerwonym Adam Skórnicki. PSZ Million Team Poznań. Partneruje mu w kasku niebieskim Alan Marcinkowski. Oni nie zamienili się polami, w przeciwieństwie do wcześniej startujących na tych polach duetów. Ich rywalami będzie JTŻ Grudziądz. W kasku białym Mariusz Buszakowski i w kasku żółtym Paweł Staszek. Trzeci wyścig finału Mistrzostw Polski par klubowych, indywidualny mistrz Polski, wicemistrz Polski juniorów. Już są na czele Adam Skórnicki. Jakbym widział go w tym sławetnym finale na stadionie imienia Alfreda Smoczyka w Lesznie, kiedy to Skóra zachwycał wszystkich swoją dyspozycją. Znakomicie wyszedł spod taśmy, ale fatalnie teraz to wszystko wyglądało, bowiem upadł na tor Daniel Pytel. Oczywiście wyścig jest przerwany. Mówię fatalnie, bowiem tuż przed nadjeżdżającymi zawodnikami GTŻ-u Grudziądz upadł Daniel Pytel. No teraz tylko podziękował, machnął ręką do rywali. Proszę zobaczyć, co tu się działo, jak pachniało tutaj jakimś groźnym wypadkiem. Szczęście, że zawodnicy jechali pewnie odległości od siebie. No Mariusz Poszakowski, jak i Paweł Staszek mieli troszkę czasu na jakiś manewr. Na szczęście też Pytel upadł po wewnętrznej części toru, więc nie zajął całej szerokości. I tak jak widzimy, udało się ominąć zawodnika leżącego na torze, ale lekkie słowa krytyki chyba należą się osobom funkcyjnym, ponieważ Daniel upadł tuż przy krawężniku, tuż przy wewnętrznej części toru. Przepraszam, to był Alan Marcinkowski. W kasku niebieskim. Ja już też wcześniej wywołałem Daniela Pytela, to oczywiście Alan Marcinkowski z numerem 10, wychowanek Zielonogórskiego Klubu, przez pewien czas jeżdżący tutaj w Toruniu, a więc dobrze znający ten tor 22-letni zawodnik. No, miał dużo, dużo szczęścia. Niepotrzebnie ten wyścig, chciałem wrócić do tego, że niepotrzebnie chyba ten wyścig był przerwany, ponieważ mimo tego, że wyglądało to groźnie, to jednak Alan stał szybko i tak naprawdę wystarczyło troszkę pomóc mu na to, żeby szybko usunąć motocykl na trawę i zawodnicy mogliby kontynuować jazdę, ponieważ sam ten upadek nie zmienił kolejności zawodników podczas tego wyścigu. Adam Skórnicki jechał pierwszy, zawodnicy z Grudziądza na drugiej, trzeciej pozycji, więc mogli kontynuować ten bieg bez konieczności przerywania go. Teraz widzieliśmy w parkingu natychmiastowe korekty przy sprzęcie. Wszyscy zawodnicy robią to osobiście. Robią podobne zmiany w swoich motocyklach, zmieniają zapłon w swoich silnikach. Adam Skórnicki również, który prowadził podczas pierwszej wersji tego biegu. Tor jest przyczepny, a wiem, że Adam ma bardzo dobry silnik na tory przyczepne. Między innymi w Lesznie, kiedy okazało się, że tor jest przyczepny, to był z tego faktu bardzo zadowolony. No i wiemy, jak to się skończyło. Więc dzisiaj nawierzchnia jest troszkę podobna, podobnie przygotowana, więc możemy się spodziewać dobrego występu Adama Skórnickiego. No, początek był wyśmienity w duecie z Alanem Marcinkowskim. Wydawało się, że pojadą po pewne 5 punktów. Marcinkowski gdzieś popełnił jakiś błąd. Dekoncentracja? W pierwszych wyścigach zdarza się zawodnikom, zwłaszcza
nie aż tak bardzo doświadczonym, że gdzieś są zbyt spięci, zbyt mocno zdenerwowani i jadąc, będąc nieatakowanym przez nikogo przecież, popełniają tego typu błąd. Po prostu błąd techniczny. Alan za bardzo wyłamał swój motocykl, zostawił lewą nogę, lewą stopę za daleko od swojego motocykla i to się kończy zawsze obrotem wokół własnej osi. Miejmy nadzieję, że już tak mrożących krew w żyłach sytuacji dziś na torze nie będzie i więcej upadków przede wszystkim. Także wykluczony Alan Marcinkowski, osamotniony indywidualny mistrz Polski. Chciałem już widzieć tutaj Daniela Pytela w pierwszym wyścigu. Przepraszamy za ten błąd. Adam Skórnicki kontra Mariusz Puszakowski w kasku białym i w kasku żółtym Paweł Staszek, a więc PSZ Lyon Team Poznań kontra GTZ Grudziądz. Rywalizacja pierwszoligowych duetów. Znowu świetnie ze startu Adam Skórnicki. Te poprawki w motocyklach zawodników z Grudziądza na tyle się zdały, że znacznie lepiej wystartowali, ale nie na tyle, by poradzić sobie z mistrzem Polski Adamem Skórnickim. Skórnicki, za nim próbuje jak cień podążać Mariusz Puszakowski. Puszakowski świetnie zna toruński tor, jest wychowankiem właśnie tego klubu. Teraz jeździ w barwach klubu z Grudziądza, niedaleko stąd. Ale ta znajomość toruńskiego owalu w przypadku rywalizacji z Adamem Skórnickim na niewiele się zdaje. Choć. Jakby przez moment zbliżył się do mistrza Polski Puszakowski, ale teraz wyłamał motocykl Adam Skórnicki. Pewnie dowozi 3 punkty. No, co doświadczenie, to doświadczenie. Pamiętamy z meczów ligowych, które pokazywaliśmy w tym sezonie tutaj z Torunia, że bardzo często zawodnicy miejscowi, ci, którzy znają doskonale ten tor, odchodząc trochę szeroko przed ostatnim łukiem, później próbują atakować przy krawężniku. Tutaj nie było miejsca. Wie o tym doskonale Adam Skórnicki. 3-3 kończy się rywalizacja PSZ-u Poznań z GTZ-em Grudziądz. 3 punkty dla poznaniaków. Adam Skórnicki, wykluczony po upadku Alan Marcinkowski. 3 dla Grudziążan. 2 punkty Puszakowski. 1 punkt Paweł Staszek. Widzieliśmy przed tym biegiem, że zawodnicy zmieniali zapłony w swoich silnikach i teraz właśnie jakie wnioski. Wydawało się wcześniej, że Adam Skórnicki bardziej zdecydowanie wygrał pierwszą odsłonę tego biegu przerwaną. Teraz aż tak wyraźnie zdecydowanie z przodu nie wyjechał przed zawodnikami z Grudziądza, więc albo Adam Skórnicki swój motocykl troszkę pogorszył, albo Mariusz Puszakowski poprawił na tyle, że mógł już troszkę próbować zagrozić Skórnickiemu, więc być może Adam Skórnicki na przykład zaryzykował, mając w świadomości to, że zawodnicy Grudziądza nie są aż tak bardzo wymagającymi przeciwnikami, spróbować inne rozwiązania, żeby mieć już więcej doświadczeń przed kolejnymi, na pewno cięższymi biegami. No teraz przed nami bardzo ciekawe widowisko, bowiem rywalizacja duetu gospodarzy, którzy po raz pierwszy pojawiają się na torze w dzisiejszych zawodach i Leszczyńskiej Unii. Przypomnę, Leszczynianie już dziś przegrali 1-5 na inaugurację z Kronopolem Zielona Góra. No i teraz ewentualna porażka z duetem gospodarzy może ich kosztować szansę na medal. Widzą Państwo w duecie leszczyńskim zmiana pól startowych. Z drugiego pola startowego startuje w kasku żółtym Krzysztof Kasprzak, natomiast w kasku białym Damian Baliński z pola czwartego. To Unia Leszno, która dotychczas po jednym starcie 1 punkt. Gospodarze bez zmian na polach startowych. Pole pierwsze, najbliżej krawężnika Wiesław Jaguś w kasku czerwonym i w kasku niebieskim Robert Kościecha.
w odwodzie w parze toruńskiej jest jeszcze Adrian Miedziński. No i popatrzmy na rywalizację Leszczyńsko-Toruńską. Świetny start tym razem Kasprzaka. Kasprzak, ale po zewnętrznej znakomicie Robert Kościecha. Kościecha jest już przed Kasprzakiem. Kasprzak na drugiej pozycji, odszedł od krawężnika, wykorzystuje to Wiesław Jaguś i już Torunianie na podwójnym prowadzeniu. Choć jeszcze próbować będzie kontratakować Krzysztof Kasprzak. Kasprzak teraz on przy krawężniku będzie wypychał Jakusia. Wypchnął go dość mocno, chciał z tego skorzystać Damian Waliński i wykorzystał to. Zmienia się tutaj jak w kalejdoskopie. Ten atak po wewnętrznej Krzysztofa Kasprzaka przywiózł, dał mu drugie miejsce, a wybicie z rytmu Wiesława Jakusia wykorzystał także Damian Waliński. No i wyścig układa nam się remisowo. Na czele Robert Kościecha. Kościecha, Krzysztof Kasprzak, Damian Waliński i Wiesław Jaguś. A więc rywalizacja toruńsko-leszczyńska kończy się remisowo, choć wydawało się przez moment, że gospodarze będą w stanie pewnie wygrać podwójnie po świetnej szarży oglądanego właśnie na Państwa ekranach Roberta Kościechy. Przez moment dołączył do niego Wiesław Jaguś, który wyprzedził Krzysztofa Kasprzaka, ale potem kontratak leszczynianina był imponujący. 3 punkty Kościecha, 2 Kasprzak, 1 Waliński, bez punktu Jaguś i Unibax Unia Leszno 3-3, więc po dwóch startach leszczynianie mają 4 punkty, a gospodarze rozpoczynają od remisu. Po słabym występie w pierwszym biegu para z Leszna tym razem zdecydowanie lepiej wystartowała. Przede wszystkim Krzysiek Kasprzak, ale tutaj widzimy atak Roberta Kościechy. Środkiem toru, tam w tej chwili usypała się dosyć duża ilość luźnej nawierzchni. Wręcz taki rand się utworzył. O to się oparł Robert Kościecha. Troszkę to nawet przypominało jazdę zawodników motocrossu na torze motocrossowym, ponieważ tam bardzo duża ilość tej nawierzchni się uspała na środku toru i on to bardzo dobrze wykorzystał. Prawie niewyłamanym motocyklem szybko przejechał obok dobrze jadącego przecież Krzyśka Kasprzaka. Wykorzystał to później Wiesiek Jaguś, ale mając świadomości atak Kościechy, Krzysiek Kasprzak wyciągnął wniosek, dosyć szybko zaatakował podobnie rozpędził swój motocykl i później mógł szybko wjechać pod Wieśka Jagusia i zrobić drogę, otworzyć drzwi dla Damiana Walińskiego i te 3 punkty na pewno ważne dla ekipy z Leszna. Jesteśmy w parkingu, tam zaglądamy i zobaczmy także z kim porozmawiają nasi reporterzy dziś, Łukasz Bęc i Hubert Malinowski. Drodzy Państwo, jesteśmy w Parku Maszyn, dokładnie obok mnie indywidualny mistrz Polski na ten sezon Adam Skórnicki. Adam potwierdza swoją formę, jechałeś tutaj znowu po przerwanym wyścigu, szkoda upadł Alan Marcinkowski, ale potrafisz wygrywać również i dzisiaj w Toruniu. No tak, przypasowało mi ze startu, ale troszeczkę czuję się wolny na starcie i mam mały dylemat, wygrałem wyściga, a potrzebne jest znaleźć jakieś korekty i nie za bardzo potrafię się zdecydować, ale no, mamy teraz równanie. Zobaczymy, czy tor się trochę zmienił i na pewno naniosę delikatne korekty. Twoje złoto, Daniel Pytel dorzucił jeszcze krążek wśród młodzieży. Czy dzisiaj macie ochotę na kolejny medal dla Poznania? No byłoby miło, szkoda, że upadł Alan. No trochę mogłem na niego poczekać, niestety w pierwszym biegu chciałem dobrze rozpoznać toruńską nawierzchnię i może gdybym na niego poczekał, pojechalibyśmy parą, to dowieźlibyśmy te cenne zwycięstwo, a tak będzie trzeba nadrabiać w jeszcze cięższych biegach, także rola na pewno trudna. Dziękuję bardzo, tyle. Najlepszy zawodnik tego sezonu w Polsce. Adam Skórnicki, to o czym Krzysztof mówiłeś. Skóra przyznaje się, że nie za bardzo wie, co zrobić teraz. Czy pójść w górę, czy pójść w dół, jak zmieni się nawierzchnia. Spoglądam, jest równanie i roszenie toru, ale takie naprawdę delikatne, jeśli chodzi o proste, troszeczkę więcej tej wody na łukach. Ja myślałem, że Adam jednak wie, co zrobić, ponieważ owszem, zauważyłem, że ten motocykl nie jest aż tak bardzo szybki, zwłaszcza na starcie. On to potwierdził, ale myślałem, że on jest na tyle przygotowany, że zrobi korektę, wie, w którą stronę i już będzie tylko lepiej.
ale pewnie wybierze i tak odpowiednie rozwiązanie. Wracamy ponownie do parkingu stadionu w Toruniu. Krzysztof Kasprzak, reprezentant Unii Leszno. Najwięcej emocji, najbardziej gorąco zrobiło się tutaj po czwartym wyścigu. Najpierw przegraliście i to wyraźnie z Zielonogórzanami, teraz troszkę utarliście nosa gospodarzom, choć początek tego wyścigu nie był dla Was zbyt udany. Tak, pierwszy start kompletnie zepsuty. Może zapewnię, podszedłem do tego biegu, mówię, skromnie dam radę. Krzysiu mnie założył i później już było ciężko ominąć, bo dwie szprycę. No teraz zmiana motocykla i założyłem Wiesława. W ogóle nie myślałem o Robercie tam. Kiknąłem tylko, czy jest Damian, a za chwilę Robert nadjechał, no i objechał mi po zewnętrznej. No troszkę miałem za słabo motocykl, troszkę muszę zmienić, będzie dobrze. Troszkę nerwowo się tu zrobiło zaraz po wyścigu. A, zawsze tak jest, na żużlu. Żużel to sport dla prawdziwych mężczyzn. Czy ten drugi wyścig dał Wam znów nadzieję na to, że tutaj możecie wywalczyć medal? Tak, przyjechaliśmy tutaj walczyć w medal i będziemy się starali ze wszystkich sił i tak jak powiedziałem, no. Niby najpoważniejsze pretendenci do medalu złotego już przegraliśmy z nimi, no ale będziemy się starali zresztą wygrywać. Pamiętasz mecz ligowy tutaj, wygrany przez Was z Unibaksem? O, mecz wygrany, ja słaby występ, więc... Ale w ostatnim wyścigu pojechałeś na motocyklu swojego młodszego brata. Dzisiaj od początku na swoim? Tak, dzisiaj na początku na swoim. Motocykle są dobrze, tylko trzeba jechać. Trzeba po prostu do każdego biegu podejść na 100% skoncentrowanym. Dziękuję bardzo. Tyle Krzysztof Kasprzak. A więc widzisz, Krzysztof, wszyscy jakieś korekty w sprzęcie. Szuka Adam Skórnicki, będzie coś poprawiał Krzysztof Kasprzak. No, ciekawe co, po tym równaniu toru i roszeniu poprawiły w swoich motocyklach duety Kronopolu Zielona Góra i RKM-u Rybnik. Teraz właśnie reprezentanci tych dwóch klubów na torze w biegu piątym 35. finału Mistrzostw Polski par klubowych. Zielonogórzanie rozpoczęli od podwójnego zwycięstwa nad zespołem, który był tutaj przed zawodami typowany do złotych medali, a więc nad Leszczyńską Unią, RKM Rybnik. Na razie jeden punkt. Grzegorz Walasek, kask czerwony, kask niebieski Grzegorz Zęgota. No i znów zmiana na polach startowych, tym razem w ekipie RKM-u Rybnik. Zawodnicy mogą przed samym wyjazdem na tor jeszcze zdecydować o zmianie pól startowych. Pewnie gdyby zdecydowali się na to teraz, to także mogliby dokonać tej zmiany. To taki przepis, który obowiązuje w rywalizacji par, a nie ma go na przykład w meczach ligowych. Stąd troszeczkę zamieszanie, jak Państwo widzą, w kasku żółtym na polu drugim, na polu B Maciej Kuciapa i w kasku białym, w kasku na polu czwartym, pod D najbliżej bandy okalającej toruński tor Michał Mitto. Piąty wyścig dnia, Rybniczanie jeden punkt, dotychczas Zielonogórzanie 5. Tym razem Kuciapa, dobry start na równi z dwójką Zielonogórzan, ale świetnie Jusyp Przodziem pnie w kasku czerwonym Grzegorz Walasek. Za jego plecami walka pomiędzy Zęgotą a Maciejem Kuciapą. Walasek obejrzał się, gdzie jest ten młody 20-latek z Zielonej Góry, który na polskich torach robi i nie tylko na polskich w ostatnich miesiącach sporą furorę. Teraz jeszcze raz obejrzał się Walasek, no, ale nie jest w stanie pomóc Zęgocie. Zęgota musi sam radzić sobie, zbliżyć się do Kuciapy, ale Kuciapa umiejętnie odjeżdża Grzegorzowi Zęgocie. Nie liczy się w tej rywalizacji najmłodszy Michał Mitko. Rozpoczęło się ostatnie okrążenie, no i dość niespodziewanie Zielonogórzanie stracą tutaj punkt w rywalizacji z RKM-em Rybnik. Grzegorz Walasek klasą dla samego siebie w tym wyścigu, jeszcze Zęgota do końca, ale obserwuje dokładnie wszystko, co dzieje się za jego plecami Maciej Kuciapa i Kuciapa przywozi dla RKM-u dwa punkty. Zielonogórzanie po zwycięstwie oglądanego właśnie Grzegorza Walaska, który zdobywa trzy punkty, punkt dorzuca Grzegorz Zęgota. Zielonogórzanie zdobywają cztery punkty w tym wyścigu i po dwóch seriach startów będą mieli w swoim dorobku punktów
9 rybniczanie za sprawą Macieja Kuciapy, który przez całe 4 okrążenia odpierał ataki Grzegorza Zęgoty. Zdobywają 2 punkty i po 2 startach będą mieli tych punktów 3. Gdyby ci sami zawodnicy startowali bieg wcześniej, to pewnie Grzegorz Zęgota, jadąc tym torem, który Państwo teraz widzicie, na pewno wyprzedziłby Maćka Kuciapę, podobnie jak to uczynił w przednim biegu Robert Kościecha, atakując Krzysztofa Kasprzaka, ale w międzyczasie było równanie toru, w międzyczasie usunięto tą luźną nawierzchnię, wyrównano ją bardziej, nie ma tego rantu już na środku toru i stąd ta troszkę wolniejsza jazda Zęgoty. Później próbował atakować, popełnił jeden duży błąd podczas próby ataku, wchodząc bardzo wąsko, wychodząc szeroko i stracił bardzo wiele metrów. Nadział się, mówiąc kolokwialnie, na szprycę bardzo ciężką, wilgotną Maćka Kuciapę. Na tym torze trzeba wyjątkowo uważać na tą szprycę lecącą spod kół zawodników jadących przed, ponieważ każde takie uderzenie to jest kilka kilogramów więcej. To jest zahamowanie, to jest utrata prędkości i strata kilku, a czasami nawet kilkunastu metrów w konsekwencji. Przed nami wyścig 6 i rywalizacja z Łomreksu Częstochowa, który podwójnie wygrał swój pierwszy wyścig z duetem BSŻ-u Poznań. Kask czerwony, Sebastian Ułamek z Łomreks, jego partner Michał Szczepania w kasku niebieskim. Zmiana? Nie, nie ma zmiany pól startowych w tym wyścigu, wyjątkowo. Adam Skórnicki, pole B, PSŻ Million Team Poznań w kasku białym i w kasku żółtym Alan Marcinkowski, ten, który miał feralny upadek w swoim pierwszym starcie. Przypomnę, że Słomreks w pierwszym wyścigu pokonał podwójnie RKM Rybnik, natomiast Poznaniacy zremisowali z drużyną, z parą GTŻ-u Grudziądz. Złomrek kontra PSZ Poznań. To najlepiej Adam Skórnicki wygrywa start. Wyprzedza i ucieka Sebastianowi Ułamkowi. Za nim dwójka częstochowian. Właśnie wspomniany Ułamek i Michał Szczepaniak. Teraz widzieli Państwo, pokazał Sebastian Ułamek, jak ma jechać mniej doświadczony i młodszy Michał Szczepaniak, że ma jechać po wewnętrznej, no ale ten znacznie wolniejszy od Sebastiana Ułamka nie będzie jechał w parze, ale będzie musiał na pewno odbierać ataki Alana Marcinkowskiego. Marcinkowski próbuje dołączyć, zbliżyć się do Michała Szczepaniaka, ale te próby jak na razie na niewiele się zdają. Zdecydował tutaj start, wyjście z pierwszego łuku. No i jeśli zastanawiał się Adam Skórnicki, co poprawić w swoim motocyklu i poprawił coś, no to zrobił słusznie, bowiem drugi start Adama Skórnickiego i drugie zwycięstwo. I po raz drugi dzięki indywidualnemu mistrzowi Polski drużyna z Poznania remisuje swój wyścig. Drugi start, drugie zwycięstwo Adama Skórnickiego, ale tym razem Alan Marcinkowski walczył, ale punktu nie zdobył. Za Skórnickim przyjechali Ułamek i Szczepaniak, a więc remis 3-3. I kolejni faworyci tracą punkty, tym razem Złomrek z kosztem PSŻ-u Poznań. Częstochowianie mają tych punktów 8 po 2 startach, 6 Poznaniacy. No i wiemy już. Adam Skórnicki miał dylemat po pierwszym swoim wyścigu. Teraz już na pewno jego obawy są troszkę mniejsze, ponieważ jeśli wygrywa tak zdecydowanie start już z parą o wiele silniejszą, a przede wszystkim wygrał zdecydowanie start z Sebastianem Ułamkiem, stojącym na polu numer 1, dobrym, i jeśli o motocykl z przodu wjeżdża się w pierwszy łuk, to znaczy, że nie jest tak źle z motocyklem, na którym się startuje. Aczkolwiek... Ale delikatny, Krzysztofie, jesteś, nie jest tak źle, no jest bardzo dobrze, ten start wygląda tak, ale imponująco. Nie można popadać po takim wyścigu w hura optymizm, tor się zmienia, przesusza, różne rzeczy na nim się dzieją. Adam, między innymi, każdy zawodnik musi brać pod uwagę to, z którego pola będzie startował w kolejnym biegu, być może drugi jest najbardziej korzystny, oni to wiedzą doskonale i najlepiej, więc każdy
zawodników profesjonalnie podchodzących do sportu rolowego jest skoncentrowany do ostatniego biegu. Ale widać wyraźnie, że Adam Skórnicki próbuje kontynuować swoją bardzo dobrą pasę i po raz kolejny udowodnić, że na tle tych najlepszych zawodników w Polsce, tych, którzy na co dzień startują w Ekstralidze, jest jak najbardziej zdecydowanie odpowiednim konkurentem. Zupełnie nie odstaje od nich, mimo tego, że jeździ w pierwszej lidze. No kilku co najmniej byśmy znaleźli takich zawodników w towarzystwie pierwszoligowym, którzy znaleźliby zatrudnienie i radziliby sobie jak równy z równym na najwyższym poziomie Speedway Ekstraligi. Przed nami rywalizacja w biegu siódmym. Po tym wyścigu wszystkie zespoły będą miały po dwa starty. Gospodarze: Wiesław Jaguś, kask czerwony, Robert Kościecha, kask niebieski, kontra sąsiedzi z zamiedzy. Nie, Bydgoska Polonia, Kieterzec, Grudziądz, Mariusz Puszakowski i Paweł Staszek. Staszek kasku żółtym, białym Puszakowski. Puszakowski, przypomnę, wychowanek tego toru przez długi czas razem w drużynie i z Jagusiem, i z Kościechą. Na pewno gdzieś tam była dodatkowa adrenalina, że może z nimi spróbuje powalczyć o zwycięstwo, pokaże im plecy, ale start wyraźnie wygrywają torunianie. Podrażniona już ambicja tym ostatnim miejscem rywalizacji z leszczynianami Wiesława Jagusia i on tam pomknął do przodu, zostawiając daleko z tyłu swoich rywali, partnera z zespołu. Drugi jedzie Robert Kościecha, Puszakowski na miejscu trzecim, a niemalże całą prostą straty do prowadzącego Wiesława Jagusia ma drugi z zawodników Kieterzetu Grudziądz, Paweł Staszek, wychowanek lubelskiego motoru, no ale w Lublinie, przynajmniej w tym roku, zawodowego klubu nie ma, tam znakomicie radzą sobie amatorzy, no ale my chcielibyśmy i na pewno kibice chcieliby tam także oglądać ligowy Speedway na co dzień. To jednak taka dygresja, jeśli chodzi o zawodnika, który przyjechał na ostatnim miejscu, tym razem teraz startującego już od kilku sezonów w barwach Kieterzetu Grudziądz, Pawła Staszka. Podwójne zwycięstwo gospodarzy. Zwycięstwo Jagusia przed Kościechą, 5 punktów dla Unibaksu, 1 punkt dla Kieterzetu Grudziądz, Mariusz Poszakowski bez punktu, Paweł Staszek. No i 5 punktów dopisujemy Unibaksowi razem, Toruniaje mają tych punktów 8. Wydawało mi się, że Mariusz Puszakowski spróbuje nawiązać rywalizację z Torunianami, ale już na starcie popełnił dosyć duży błąd. Kilka razy, jak widzimy tutaj, podniosło jego przednie koło. Być może zbyt energicznie wciskał właśnie dźwignię sprzęgła, próbował opuścić swój motocykl i stąd taka nierówna jego jazda do pierwszego łuku, no i przez to stracił te kilka cennych metrów, ponieważ Mariusz Puszakowski już drugi bieg obserwuje jego tutaj jazdy na tym torze i jeździ naprawdę bardzo poprawnie, bardzo dobrze. Motocykl ma dosyć szybki i wydawało się, że może nawiązać rywalizację równą z Torunianami. Stracił już swoją szansę na starcie. Jeśli by nam się udało, chcielibyśmy zobaczyć klasyfikację, bowiem po wszystkie zespoły mają po dwa starty i zobaczmy, jak to wygląda po dwóch startach. Na czele zespół Kronopolu Zielona Góra, który ma 9 punktów. Na drugim miejscu Unibaks Toruń i Złomrek z Częstochowa po 8 punktów. Te dwie drużyny tracą po punkcie do drużyny zielonogórskiej. Później 6 punktów PSZ Poznań. 4 punkty Unia Leszno i Kieterzec Grudziądz, a stawkę zamyka RKL Rybnik. A więc będziemy oczekiwać tutaj na kolejne zdobycze punktowe. Widzimy 9 punktów Kronopol, po 8 Złomrek z Częstochowa, Unibaks Toruń, 6 Poznaniacy, po 4 Unia Leszno, GTZ Grudziądz, a przed nami już trzeci start duetu Unii Leszno i RKM-u Rybnik. Damian Baliński, znów zmiana pól startowych z Krzysztofem Kasprzakiem. Baliński w kasku czerwonym z pola trzeciego, Kasprzak z pola pierwszego. Natomiast duet RKM-u Rybnik, Michał Mitko,
Maciej Kuziapa także zamienili się polami startowymi, a więc sporo zamieszania wprowadzają nam tutaj zawodnicy. No ale rywalizacja ma swoje prawa. Kask niebieski, Kasprzak, obok niego Kuciapa, Baliński i Minko. To najlepiej, świetnie Kasprzak odszedł od krawężnika, jadący w kasku żółtym Maciej Kuciapa wykorzystał to natychmiast. Damian Baliński i już dwójka Leszczynian na podwójnym prowadzeniu. A więc pierwszy wyścig, tylko jeden punkt, potem drugi remis z gospodarzami, a teraz Leszczynianie jadą po podwójne zwycięstwo, choć będą musieli uważać, przede wszystkim będzie musiał uważać Damian Baliński na ataki Macieja Kuciapy, który zbliżył się do Leszczynianina i będzie próbował jeszcze tam powalczyć o dwa punkty w tym wyścigu, bo daleko, daleko z tyłu jedzie Michał Mitko. No i czy Kuciapa jest w stanie jeszcze dogonić Balińskiego? Raczej nie. A ja Państwu powiem, a czego taka zmiana, jeśli chodzi przede wszystkim o drużynę leszczyńską tych pól startowych? No tutaj w kasku czerwonym z pola pierwszego, początkowo oczywiście z numerem pierwszym w drużynie leszczyńskiej, zawizowany był Jarosław Kampel, a to mistrz startu, więc on miał startować z tych pól przy krawężniku, no ale zastąpił go Damian Baliński i stąd Baliński z Kasprzakiem ciągle zamieniają się polami startowymi. Zwycięża w tym wyścigu Krzysztof Kasprzak, za jego plecami przyjeżdża Damian Baliński, 5 punktów dla leszczyńskiej Unii, 1 punkt dla RKM-u przywodzi Maciej Kuciapa, bez punktu Michał Mitko i RKM po 3 startach ma 4 punkty. Mistrzem startu musiał okazać się po absencji Jarka Hampela Krzysiek Kasprzak, no i godnie go tutaj zastępuje, ale często sam przecież doskonale startował, potwierdza tylko swoją bardzo dobre i wielkie możliwości. Na pewno ciężej jest Damianowi Balińskiemu startować z zewnętrznych pól startowych, które są po prostu dzisiaj mniej korzystne, jak dotychczas. I mimo tego, że te starty nie wychodzą mu tak, jakby sobie tego życzył, to jednak umie sobie doskonale poradzić na pierwszym łuku, tak jak widzieliśmy przed chwilą. Wykorzystał ten mały błąd Maćka Kuciapy, od razu wjechał mu przed przednie koło, a później Maciek Kuciapa próbował atakować Damiana Balińskiego. Wcale nie dysponuje gorszym motocyklem, wolniejszym motocyklem, tylko małe błędy z wyjść z łuków, zbyt mocno stawiał swój motocykl w kontrze i dlatego nie mógł zbliżyć się do Damiana. Widzimy radość, jeszcze uwagi w teamie leszczyńskim. My jesteśmy w parkingu, posłuchajmy, jakie tam panują opinie i nastroje. Świetny początek dzisiejszych zawodów pary częstochowskiej, ale poczynania swoich kolegów. Na razie z boku obserwuje Tomasz Gapiński. Jak ta ocena wypada, Tomku? No jest na razie nie najgorzej. Michał z Sebastianem radzą sobie świetnie. Ten teraz wyścig z Poznaniem troszeczkę im nie wyszedł, ale są w formie i myślę, że staniemy na podium. No właśnie, wy, Leszno, może Toruń, gospodarze, oczywiście to jest ta trójka faworytów, ale czy nie wydaje ci się, że po tym, co pokazuje Adam Skórnicki, dziś może być tak, że kto pokona Adama Skórnickiego, ten będzie miał największe szanse na złoto? Jest jeden zawodnik, który jeszcze dzisiaj może pokonać Adama Skórnickiego, nawet i dwóch, ale nie będę zdradzał, my wiemy między sobą. No na pewno tak, Toruń, Częstochowa i Leszno, jest jeszcze Zielona Góra, no i ten Poznań. Wspaniałym Adamem Skórnickim, nieobliczalnym, także musimy uważać. W telewizji to jest tak niestety, Tomku, że my nie możemy mieć przed widzami tajemnic. Musimy zdradzić teraz Państwu, co Tomasz Gapiński powiedział, tutaj obserwując wyścig Unibaxu Toruń poprzedni. A Tomasz Gapiński powiedział, no i Wiesław już dziś wyścigu nie przegra. Skąd taki wniosek? No może tak się zdarzyć, bo pierwszy bieg Wiesława był średni, no przyjechał czwarty z parą leszczyńskiej Unii. Ten kolejny wyścig pokazał, że jest naprawdę szybki i Wiesław u siebie wie, gdzie jeździ, także będzie ciężko go dzisiaj już pokonać. Podejrzałeś ustawienia motocykla? To nie ma znaczenia. Każdy jeździ inaczej, ustawionym silnikiem, innymi przełożeniami, także nie ma co podglądywać. Trzymamy kciuki za wszystkie pary, także za waszą. Dziękuję bardzo. Tyle. Tomasz Gapiński. Tomasz Gapiński, aktualny ciągle jeszcze wicemistrz Polski par klubowych w barwach Atlasa Wrocław razem z Tomaszem Jędrzejakiem. Przed rokiem relacjonowaliśmy dla Państwa te zawody z Częstochowy i tam Tomasz Gapiński spisywał się fantastycznie. Widzimy w tym momencie, jak
mechanicy Maćka Kuciapy zmieniają koło zębate z jednej strony koła na drugie. Wydawało mi się przed chwilą, że zostanie założone to samo przełożenie do jego motocykla, co potwierdzałoby, że Maciek też jest zadowolony z szybkości swojego motocykla, ale tutaj widzę jakieś dalsze zmiany, więc być może będą jakieś korekty. Spoglądam na to, co dzieje się, kto będzie jechał w następnym wyścigu. Następny wyścig to para zielonogórska i Złomrex, ale zanim jeszcze o tym, co dzieje się przy motocyklu Macieja Kuciapy, przenieśmy się do parkingu. Kolejny z rezerwowych, Adrian Miedziński. Dokładnie on obok mnie, drodzy Państwo, jest wśród faworytów również Unibax Toruń. Tomasz Gapiński mówił, że Wiesław, jak przełożył się po tym pierwszym nieudanym starcie, to nikt go już tutaj dzisiaj nie dogoni. Widać, że gospodarze, czyli wasza drużyna, jest szybka na własnym torze. No tak, cieszę się z tego bardzo. Chłopacy jadą dobrze, szkoda tego pierwszego biegu. Na razie oprócz tego pierwszego biegu wszystko przebiega zgodnie z planem i mam nadzieję, że zwyciężymy w dzisiejszych zawodach. Masz ochotę na pewno wyjechać na tor? Czy jest szansa dla Adriana, żeby dzisiaj pokazać się publiczności? To zależy od sytuacji, jak się rozwinie. Na pewno bym chciał wyjechać, ale z każdym biegiem będzie coraz mi trudniej, bo wiadomo, każdy jeździ, dopasowuje się i tak skoczyć w połowie zawodów na pewno jest to już zadanie utrudnione. No ale czas pokaże, zobaczymy jak będzie. Dziękuję bardzo, tyle. Adrian Miedziński. Adrian Miedziński ciągle ma nadzieję na start w tych zawodach. No wielu jest takich w historii Mistrzostw Polski parklubowych zawodników, którzy nie wyjechali na tor, ale stają później na podium i otrzymują medal. Bardzo wielu było przede wszystkim takich zawodników w czasach, kiedy Tomek Golob z Jackiem Golobem startowali wspólnie. Najczęściej na rezerwie był zawodnik młodzieżowy i on i ci zawodnicy rezerwowi ciągle zdobywali te złote medale, ponieważ chyba bracia Golobowie najczęściej zdobywali te najcenniejsze medale. Adrian Miedziński, życzymy mu, żeby wyjechał jeszcze dzisiaj na tor, bo chcielibyśmy go zobaczyć, w jakiej jest dyspozycji, bowiem za tydzień przed Adrianem Miedzińskim niezwykle ważny test Grand Prix Challenge, o awans do Grand Prix 2009. My jesteśmy podczas finału Mistrzostw Polski Parklubowych. Przed nami bieg dziewiąty, rywalizacja zielonogórsko-częstochowska. Sebastian Ułamek, kask czerwony, Michał Szczepaniak, kask niebieski. To para Złomrexu. Dotychczas częstochowianie 8 punktów, zielonogórzanie punkt więcej, 9. A więc kto wie, czy nie jest to jeden z wyścigów, który decydować będzie o miejscach na podium. Kask biały w drużynie zielonogórskiej Grzegorz Walasek i w kasku żółtym Grzegorz Zęgota. Dziewiąty wyścig dnia. Chronopol kontra Złomrex. Już taśma w górę. Świetny start Sebastiana Ułamka, ale dobrze także Walasek. Walasek troszeczkę szerzej, ale nie na tyle skutecznie, by wyprzedzić Sebastiana Ułamka. Teraz atakuje jeszcze Szczepaniak Walaska. No i dość sensacyjnie nam się zrobiło na toruńskim torze, bowiem Michał Szczepaniak na dystansie poradził sobie z Walaskiem, a wydawało się, że Walasek jest świetnie spasowany dziś z toruńskim torem. Teraz uciekł Szczepaniakowi Walasek. No i chyba Szczepaniak już pogodził się z tym, że musi pilnować trzeciego miejsca, by nie dogonił go Grzegorz Zęgota na czele Sebastian Ułamek. To, co udało się w poprzednim wyścigu Adamowi Skórnickiemu, a więc wygranie startu, dojścia do pierwszego łuku z Sebastianem Ułamkiem, nie udało się Grzegorzowi Walaskowi, ale potężny i ciężki bój o tę drugą pozycję z Michałem Szczepaniakiem musiał stoczyć Grzegorz Walasek. No i niespodzianka, bowiem drużyna częstochowska wygrywa z duetem zielonogórskim. Chyba zielonogórzanom przeszkodziła to dość spore roszenie toru przed tym wyścigiem i to troszeczkę zielonogórzan mogło zaskoczyć. 3 punkty Sebastian Ułamek. No tutaj mamy błędną klasyfikację, więc wydaje mi się, że nie powinniśmy
się na tym opierać. 3 punkty dla Sebastiana Ułamka, 2 punkty Grzegorz Walasek, 1 punkt Michał Szczepaniak, bez punktu Grzegorz Zęgota. Ten wyścig częstochowianie wygrali 4-2. Po prostu niekorzystnie ułożyła się ta sytuacja na torze po wyjściu spod taśmy startowej. Sebastian Ułamek wygrał start, lekko wypnął Grześka Walaska, a ten siłą rzeczy wypnął Grześka Zęgota i Zęgoty, który już został na tej czwartej pozycji, nie miał większych szans, żeby z pierwszego łuku wyjechać na punktowanej pozycji. Dosyć ciekawie wyglądała sytuacja jeszcze na pierwszym okrążeniu, kiedy Grzesiek Walasek próbował atakować Sebastiana Ułamka na drugim łuku. Tam bardzo mądrze wszedł, bardzo szeroko. Miał dobry pomysł, tylko że na wejściu w łuk zbyt mocno postawiło jego motocykl w poprzek, stracił płynność jazdy, skorzystał na tym Michał Szczepaniak, wybijając go jeszcze bardziej z rytmu, no i później już tylko Sebastian Ułamek mógł śmiało odjeżdżać od reszty rywali. Ze względu na po zwycięstwie z Łomreksu nad Kronopolem 4-2, częstochowianie mają punktów 12, zielonogórzanie punktów 11, a przed nami rywalizacja poznańsko-toruńska w drużynie poznańskiej. Ten, którego zobaczyłem od razu już w pierwszym inauguracyjnym wyścigu, Daniel Pytel, wicemistrz Polski juniorów w kasku niebieskim w miejsce Alana Marcinkowskiego, a więc w trzecim starcie pary poznańskiej Pytel otrzymuje szansę. Pytel w kasku niebieskim, Skórnicki w kasku czerwonym, PSZ Poznań. Poznaniacy mają 6 punktów. Gospodarze Wiesław Jaguś w kasku białym, w kasku żółtym Robert Kościecha. I tu mamy znów zamianę pól startowych. Z drugiego pola jedzie Robert Kościecha, z czwartego Wiesław Jaguś. No i ciekawe, czy Tomasz Kapiński miał rację, że Wiesław jest już dziś nie do ugryzienia, że on wygra do końca wszystkie wyścigi. Na pewno inne zdanie ma Adam Skórnicki, startującego z pierwszego pola. Torunianie wygrywają start. Wygrywa ten start z Adamem Skórnickim nie tylko Wiesław Jaguś, ale przede wszystkim startujący w kasku żółtym Robert Kościecha. On z drugiego pola świetnie wystartował i zamknął Adama Skórnickiego. Jaguś, za nim Kościecha, Skórnicki nie może jednak dogonić dwójki Torunian. Oni szybko dopasowali się do warunków torowych. Daleko z tyłu Daniel Pytel. Raczej bez szans na to, aby powalczyć o jakiekolwiek punkty w tym wyścigu. Skórnicki dwoi się i troi. Zmniejszył troszeczkę dystans dzielący go od Roberta Kościechy. Ale już rozpoczyna się ostatnie okrążenie. Skórnicki jeszcze cały czas za Kościechą. No ale teraz na tym wejściu pierwszy łuk, gdzie tradycyjnie tam taka tworzy się wyrwa na toruńskim torze. Stracił rytm jazdy Adam Skórnicki. No i torunianie podwójnie pokonują duet PSZ-u Poznań. No i jak na razie sprawdza się prognoza Tomasza Gawińskiego. Wiesław Jaguś po raz drugi jako pierwszy mija linię mety. Za jego plecami kolega z duetu Robert Kościecha, który świetnie wystartował. 1 punkt dla PSZ-u. Adam Skórnicki bez punktu, zastępujący Marcinkowskiego. Daniel Pytel 5-1 Uniwaks wygrywa z PSZ-em Poznań. I w tej chwili najwięcej punktów mają właśnie torunianie. Punktów 13. Torunianie już bez złudzeń pozostawili poznaniaków po starcie. Przede wszystkim Adama Skórnickiego, który miał nawiązać z nimi tutaj walkę, ale już na samym starcie podrzucało jego motocykl dwukrotnie, góra-dół. Troszkę zamknął gaz również po kilku metrach tego wyścigu, więc to spowodowało tą dużą przewagę już na wyjściu z pierwszego łuku. Mimo tego, że później mógł próbować zagrozić Robertowi Kościesze, który jechał przed nim, jednak śmiał twierdzić, gdyby obierał inny tor jazdy, gdyby widział tego jadącego daleko z przodu Wieśka Jagusia, który wchodził bardzo szeroko w każdy łuk, tam gdzie jest równo jeszcze, tam gdzie nie trzeba zamykać gazu, mógł wchodzić tam właśnie po zewnętrznej części toru, przecinać do wewnątrz, przecinając te kolejne nierówności, które w momencie, kiedy wchodzi się po wewnętrznej części toru, one wyciągają jeszcze szeroko i wtedy traci się prędkość, a jeśli wejdzie się po zewnętrznej części toru,
to je się przecina poprzek do wewnątrz i wtedy tylko nabiera się dzięki nim prędkości i biorąc pod uwagę to, że Robert Kościecha jechał podobnie jak Adam Skórnicki, to Adam Skórnicki właśnie miał szansę na wyprzedzenie Kościecha. No, tego nie wykorzystał indywidualny mistrz Polski. Może brakowało mu właśnie takiej podpowiedzi Krzysztofa Cegielskiego. Czy własne obserwacje i wnioski wyciągną z tego, co działo się w poprzednim wyścigu i o tym, o czym mówił Krzysztof Cegielski, zawodnicy, którzy rywalizować będą w biegu 11, to będzie rywalizacja duetów Unii Leszno i GTŻ-u Grudziądza. Grudziądzan to trzeci start, dotychczas 4 punkty, dla Leszczynian już 4. Tradycyjnie Leszczynianie zamienili się polami startowymi z pola D Krzysztof Kasprzak, z pola D Damian Waliński. Bez zmian w ekipie z Grudziądza Mariusz Puszakowski w kasku czerwonym Polea i w kasku niebieskim Paweł Stasek. Leszczynianie dotychczas 9 punktów, ale przypomnę, oni już trzykrotnie prezentowali się na torze. Zespół z Grudziądza 4 punkty w 2 startach. Rywalizacja leszczyńsko-grudziądzka. Taśma w górę, dobrze Stasek, ale w rywalizacji z Leszczynianami nie miał najmniejszych szans. Teraz na tym kopnym torze świetnie poradził sobie Damian Baliński. Mimo nie najlepszego startu łatwo wyprzedził Mariusza Puszakowskiego. I Leszczynianie jadą po kolejne 5 punktów. No, coraz więcej przyczepnej nawierzchni na toruńskim torze. Świetnie radzą sobie na niej zawodnicy z Leszna w tym wyścigu. No i ciekawe, jak będzie w kolejnych gonitwach. No, rozpoczęli nie najlepiej zawodnicy z bykiem na piersiach. Przypomnę, od przegranej 1-5 z Zielonogórzanami, ale los się odwraca, bowiem po remisie z Unibaksem teraz kolejne 2 wyścigi i kolejne 2 biegi, kiedy Leszczynianie zdobywają komplet punktów, a oni wiedzą już doskonale, że jeśli myślą tutaj o medalu, nie mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek straty. 3 punkty, zwycięstwo już drugie dziś indywidualne Krzysztofa Kasprzaka. Za jego plecami przyjechał Damian Baliński. 5 punktów dla Leszczynian i w sumie tych punktów po 4 startach Leszczynianie mają już 14-1 punktem wyścigu dla GTŻ-u Grudziądz, czyli trzeci na mecie Mariusz Puszakowski, bez punktu Paweł Staszek, choć wydawało się, że on najlepiej wyszedł pod taśmę. Tak, aczkolwiek tak jakby po tych kilkudziesięciu metrach stracił ochotę na rywalizowanie z parą z Leszna. A wracając do słów Tomka Gapińskiego, który stwierdził, że dzisiaj Wiesiek Jaguś z nikim nie przegra, to myślę, że ten, który może zagrozić Wieśkowi Jagusiowi dzisiaj jeszcze na tym torze, to jest właśnie Krzysiek Kasprzak, który jedzie bardzo podobnie, obiera podobne tory jazdy, bardzo luźno jeździ, co wypadałoby oglądać w Grand Prix. Myślę, że on sam by sobie tego życzył. Bardzo luźno, bardzo dobrze czuje się na motocyklu. Widać, że ta jazda sprawia mu radość, więc ci zawodnicy, Jaguś i Kasprzak, wyróżniają się w tej chwili stylem jazdy, szybkością, dosyć zdecydowanie na tle innych. Leszczynianie jako pierwszy duet mają za sobą już 4 starty. 14 punktów w ich dorobku. Teraz po raz 4 na torze prezentować się będą Zielonogórzanie i zespół z Poznania, PSZ Poznań. Zielonogórzanie dotychczas punktów 11, natomiast PSZ Million Team Poznań punktów 7. Zielonogórzanie to w kasku czerwonym Grzegorz Walasek, pole pierwsze. Z pola trzeciego wystartuje Grzegorz Zęgota. Spoglądam na skład pary PSZ-u Poznań. Ponownie ekipa ze stolicy Wielkopolski powraca do ustawienia. Adam Skórnicki, który na Państwa ekranach, i Alan Marcinkowski. Z jedną szansę otrzymał Daniel Pytel, ale nie zachwycił nas. Przyjechał daleko, daleko z tyłu za rywalami. Grzegorz Walasek, Adam Skórnicki, Grzegorz Zęgota,
i Alan Marcinkowski. Alan Marcinkowski, wychowanek zielonogórskiego klubu, tam stawiał pierwsze żużlowe kroki, później próbował odnaleźć się w ekipie z Torunia, ostatecznie zakończył w Poznaniu. Popatrzmy na wyścig 12. Mistrzostw Polski par klubowych. Adam Skórnicki, Grzegorz Walasek. Dobrze, moment startowy, świetny w wykonaniu Skórnickiego, ale później walka na łokcie z Grzegorzem Walaskiem. Wybity z rytmu Adam Skórnicki i zielonogórzanie na podwójnym prowadzeniu, bo za Walaskiem znalazł się Grzegorz Zęgota, trzeci Adam Skórnicki, czwarty Alan Marcinkowski. No, po tej porażce ze złym Rexem 2-4 po stracie także punktów w rywalizacji z RKM-em Rybnik, kiedy Zęgota przyjechał trzeci, zielonogórzanie, jeśli myślą o tytule Mistrzów Polski par klubowych, nie mogą pozwolić sobie na jakiekolwiek straty w wyścigach z tymi zespołami, które wydają się być słabsze. Coraz trudniejszy wydaje się być toruński tor, szczególnie na pierwszym łuku, a teraz nie poradził sobie z tym trudnym torem na drugim łuku Grzegorz Zęgota. Zęgota upadł, postawiło w poprzek motocykl juniora zielonogórskiego zespołu. Upadł Grzegorz Zęgota. Podróż się o własnych siłach utyka. No, mamy bieg kuriozum. Na pewno 3 punkty Grzegorz Walasek, 2 dla Adama Skórnickiego, a poobijany i utykający Grzegorz Zęgota idzie po 1 punkt, bo wcześniej z jazdy zrezygnował Alan Marcinkowski. No i teraz znaczy, to nie będzie wykluczony w momencie, kiedy stracił kontakt z motocyklem? Nie jestem pewien, ale... No, ale nie wiem, czy stracił ten kontakt. No na pewno tak, ponieważ rozłączył się z motocyklem, co widzimy tutaj dosyć wyraźnie. No i mocno przede wszystkim uderzył barkiem ale lewą stroną głowy. No dobrze, ale nie było tutaj pomocy obcej. Nie było. Stracił kontakt z motocyklem, ale teraz z tego co wiem i nie mam oczywiście tutaj od razu natychmiast mogę się mylić odpowiedniego, nie jestem pewien. Ale mimo nawet stracenia kontaktu z motocyklem, tego przepisu już teraz chyba nie ma. Zawodnik podniósł się o własnych siłach. Tak, sędzia prawdopodobnie zaliczył ten jeden tak, punkt. Tak, dokładnie. Nie był wykluczony od razu. Że ten kontakt został stracony z motocyklem. Na pewno wiele sił kosztowało Grześka Zęgotę. No, tu mamy znowu błąd. No, nie ten, było 3, ta walka trzech, o jeden punkt. Bowiem 3 punkty Grzegorz Walasek, to prawda. Jeden punkt... Myślę, że Grzesiek Walasek przyprowadził do mety razem z motocyklem. Próbuję wytłumaczyć sędziemu to, że ten tor jest dosyć niebezpieczny w tej chwili, bo faktycznie ta jazda zawodników w tym biegu nie przypominała momentami jazdy na żużlu. Nie tylko Grzesiek Zęgota miał kłopoty, ale przede wszystkim Adam Skórnicki stracił ochotę do walki po bodajże drugim czy trzecim okrążeniu, gdzie nie mógł wyłamać po prostu swojego motocykla. Kolejny, te nierówności, ta luźna nawierzchnia powoduje to, że zawodnicy właśnie mają problemy z płynnym wejściem, ten ślizg kontrolowany na wejściach w łuki. Mówiłem wcześniej o tym, że Krzysiek Kasprzak może zaszkodzić jeszcze i wyprzedzić Jawieśka Jagusia. Oczywiście nie może, ponieważ wcześniej już jechali ze sobą i Wiesiek Jaguś na swoją korzyść rozstrzygnął ten bieg. Przenieśmy się do parkingu, posłuchajmy rozmów. A z parkingu będzie trochę na temat toru. Komentatorzy mówią o tym, że tor jest coraz trudniejszy tutaj w Toruniu. Mariusz Puszakowski obok mnie, reprezentujący GTZ Grudziądz. Rzeczywiście, sam mówiłeś też, że trochę korrida się zrobiła. Tak, zgadza się. Na tym pierwszym łuku zrobiły się takie dość olbrzymie dziury. Nam po prostu no nie wiadomo, gdzie wjechać. Lepiej wjechać szerzej. No ale ten tor jest równy dla wszystkich. No i niestety musimy jechać. Tutaj widzę, jak Grzesiek Walasek próbował tam dzwonić do sędziego, coś konsultować. Wydaje mi się, że tam po jakichś tam korektach, porównaniu. Może trzeba tak zrobić, żeby częściej go równać. Może co 2 biegi, bo to jest, wiadomo, nasze bezpieczeństwo i liga. Zaczynają się play-offy. Bardzo ważne mecze przed nami wszystkimi. I oby całe te zawody przejechać. Ja pamiętam tutaj kilka lat temu taki finał Mistrzostw Polski par klubowych, w którym wystąpiłeś w roli głównej. 4 miejsce wtedy dla grudziąckiej pary zdobyliście tutaj. Świetny występ. Dzisiaj coś nie idzie wam od początku.
Zgadza się, wtedy byłem trochę młodszy, trochę, że tak powiem, młodszej krwi, szaleńczy. No teraz tak trochę nie mogę się spasować, że tak powiem, z tą nawierzchnią. Od dłuższego czasu już mi sprawia trudność ta nawierzchnia, aczkolwiek silniki mam bardzo dobrze przygotowane, tylko czegoś brakuje. Jak zepsuję ze startu w polu, jest dobrze. Jak znowu mam pole dobre, to czegoś ze startu brakuje. No i niestety tak, no czegoś brakuje. Dziękuję bardzo, nie zatrzymuję dłużej, bo wiem, że za chwilę wyjeżdżasz na tor. Mariusz Puszakowski, reprezentujący GT Rzet Grudziądz, był moim i Państwa gościem. Widzę Państwa, jak wyglądają motocykle, narzekają na tor zawodnicy. No, czy da się z nim coś zrobić, Krzysztof? Sporo jest tej luźnej nawierzchni i trudno będzie ją usunąć. Wydaje się, że wcześniej sędzia podjął decyzję, że będzie tor równany po 6 wyścigach, czyli po 2 seriach. Być może po każdej serii powinno się równać tor. Przenieśmy się do parkingu. Tam Grzegorz Walasek, który przed chwilą rozmawiał z arbitrem Jerzym Najwerem. Drodzy Państwo, jesteśmy w parkingu. Grzegorz Walasek troszeczkę podenerwowany tą sytuacją. Rozmawiał z Adamem Skórnickim, ale i z arbitrem. Ciężko się jedzie, prawda? Trzeba tą kosmetykę toru kontynuować, żeby było dla Was bezpiecznie. Przede wszystkim. Nie jesteśmy zdenerwowani, tylko no to się troszkę rozsypał, nie trzyma się to wszystko. Po dłużej jest tak dużo materiału, że tam już nawet nie idziesz osobo jechać, bo się zawieszam karterami. Po krawniku są dziury i prosiliśmy sędziego, żeby albo to jest troszeczkę więcej poświęcił czasu na przygotowanie tego toru, ubicie go, albo po prostu częściej ten tor równać, żeby tą nawierzchnię spod płotu zagarniać na ten krawężyk. Z Grześkiem Zengotą wszystko ok? No, dostał trzeba, ale jest w porządku. Wy na pewno jedziecie tutaj o któryś z medali. Widać, że na tym torze mimo pewnych trudności radzicie sobie bardzo dobrze. Ale to jest finał par dzisiaj, także liga jest całkiem inną imprezą, w innym dniu i inna atmosfera, także tych dwóch rzeczy nie można porównywać. Dziękuję bardzo, tyle Grzegorz Walasek. No i wiemy już wszystko, co jest z nawierzchnią, nawet szosowo nie można jechać, bo motocykl zawiesza się karterami. Opowiedział nam to dosłownie Grzegorz Walasek, Grzegorz Zęgota. Jak powiedział kapitan Kronopolu, dostał strzała, oby ten strzał nie był zbyt bolesny, bo drużyna zielonogórska rzeczywiście jest mocno rozbita, jeśli chodzi o skład osobowy przed półfinałami, bo wiemy już, że w niedzielę nie wystartuje leczący jeszcze, powracający do zdrowia po kontuzji Rafał Dobrucki. Nie wystartuje także Nils Christian Iversen. Takie przynajmniej informacje dziś przekazał nam w parkingu Aleksander Janas, trener drużyny zielonogórskiej. No i jeszcze pewnie zadrżało trochę serce włodarzom zielonogórskiego klubu i kibicom, kiedy widzieli upadającego Grzegorza Zęgotę. Krzysztof, czy rzeczywiście to, że jeździ polewaczka, która już trochę wody wylała, więc ciężka za bardzo nie jest, że jest to równanie toru, to pomoże troszeczkę nawierzchni? Tak, na pewno. Jakby nie było, troszkę ubija tą nawierzchnię toru. Ciągniki dosyć długo już równają ten tor. Tak, tej luźnej nawierzchni było bardzo dużo. Tak jak mówiłem wcześniej, być może jak się okazało, w konsekwencji zbyt rzadko był równany tor i stąd takie kolejne i tak wiele tej nawierzchni odsypało się na zewnętrzną część toru, więc wystarczy to wyrównać. W tej chwili spokojnie na 3 czy 4 wyścigi ten tor powinien wytrzymać i nie powinno być już takich dziur i kolejnych. A trafi to na rywalizację duetów RKM-u Rybnik i GT Rzetu Grudziądz. Po 4 starty mają 3 ekipy. Unia Leszno, Kronopol Zielona Góra i PSZ Poznań. Leszczynianie mają punktów 14, Kronopol punktów 15, a więc punkt przewagi. Na przypomnijmy, że w inauguracyjnym wyścigu zielonogórzanie wygrali z Leszczynianami 5-1. Mieli wtedy 4 punkty przewagi, ale już sporo z tej przewagi stracili. Natomiast zespół z Poznania ma punktów 9. No właściwie to Adam Skórnicki ma punkty 9, bo wszystkie punkty dla PSZ-u Million Team Poznań zdobywał indywidualny mistrz Polski. Widzą Państwo gdzieś tam w tle Grzegorza Zęgotę, przy którym przed chwilą był lekarz zawodów, a to już Damian Baliński, przygotowujący motocykl do swojego kolejnego startu. Leszczynian zobaczymy w wyścigu 15, kiedy rywalizować będą z PSZ-em Poznań.
Zawodnicy już gotowi do startu, a na torze trwają jeszcze prace agrotechniczne. No, najważniejsze jest zdrowie zawodników. My w tym czasie korzystamy z okazji i przepytujemy kolejnych zawodników rywalizujących w dzisiejszym finale. Teraz czas na Alana Marcinkowskiego. Alan Marcinkowski jest jednym z tych żużlowców, który dziś zapoznał się z nawierzchnią toruńskiego toru, ale to było na samym początku dzisiejszych zawodów. Zgadzasz się też z opinią pozostałych zawodników, że ten tor z biegu na bieg jest coraz trudniejszy? No tak, tor toruński w dzisiejszych zawodach jest z biegu na bieg jest coraz bardziej niebezpieczny i myślę, że trzeba by go bardziej równać, żeby odjechać te zawody do końca cało i zdrowo. Myślę, że sędzia wziął to pod uwagę, dlatego teraz nieco dłuższa przerwa. No ale powiedz, do tej pory nie idzie ci ten upadek w pierwszym wyścigu. Mógł cię zdeprymować na tyle, że no same zera w twoim dorobku. W pierwszym biegu upadek był, pociągnęło mnie i wjechałbym w Adama Skórnickiego, a to by mogło się skończyć gorzej, dlatego tak po prostu mocno skontrowałem motocykl, no i w efekcie tego był mój upadek. Później zero, teraz nie dojechałem, defekt. No troszeczkę pełowe te zawody, ale staram się jechać do końca, jak najlepiej potrafię. Ty miałeś przygodę, bo startowałeś, to za dużo powiedziane tutaj w barwach toruńskiej drużyny. Miałeś przygodę z tym klubem. Powiedz, czy ta znajomość toru dzisiaj nie ma zupełnie żadnego znaczenia? Myślę, że dzisiejsze warunki, które panują na torze, zaskakują nie tylko mnie, ale i zawodników gospodarzy. Dlatego tutaj jest loteria po prostu. Kto wygra start, ten jedzie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Tyle Alan Marcinkowski. No jak przekonaliśmy się w poprzednim wyścigu, nawet po dobrym starcie, nawet na prowadzeniu niekoniecznie trzeba zdobyć punkty na tym trudnym torze. Posłuchajmy zawodnika, który swoim doświadczeniem mógłby, pewnie ma najwięcej doświadczenia spośród dziś wszystkich startujących, ale dziś na torze go już nie oglądamy, ale ten tor zna wyśmienicie. Wychowanek toruńskiego klubu, a patora wtedy jeszcze, Jacek Krzyżaniak. Jesteśmy w parkingu, Jacek Krzyżaniak razem z nami, człowiek ze stali, tak ochrzczony człowiek żużla. Jacku, to jest puchar, który dostałeś, drodzy Państwo, przeczytajmy Jackowi Krzyżaniakowi w podziękowaniu za godne reprezentowanie barw toruńskich aniołów. Teraz jeździ dla Grudziądza i na pewno godnie reprezentujesz również barwy Grudziądza. Dla Ciebie żużel chyba jest prawdziwym całym Twoim życiem. No chyba dosłownie tak jak mówisz, żużel jest dla mnie całym życiem. Jak skomentujesz dzisiejsze zawody? Dużo trudności na tym torze, bardzo przyczepnym dzisiaj mają Twoi koledzy. Nie jedź oczywiście, oglądam. Rzeczywiście tor jest troszeczkę taki dziurawy. Nie wydaje mi się, żeby był aż tak dopasowany, żeby zawodnicy byli tak dopasowani do tego toru i teraz było równanie. Myślę, że będzie już lepiej. Dziękuję bardzo, tyle z parkingu. Jacek Krzyżaniak. Jacek Krzyżaniak, pewnie on na tym torze poradziłby sobie znakomicie, choć jak Państwo widzieli już wcześniej, nawet najlepsi mają problemy. No ale miejmy nadzieję, że to równanie toru, te prace, które włożyli tutaj organizatorzy przed wyścigiem 13 w nawierzchnię toruńskiego toru, przyniosą efekt i nie będzie już takich troszeczkę kuriozalnych, niebezpiecznych sytuacji na toruńskim torze. Przed nami bieg numer 13 i rywalizacja, jak już wspominałem wcześniej, par RKM-u Rybnik i GTZ-u Grudziądz. W ekipie grudziąckiej zmiana w miejsce Pawła Staszka. Po raz pierwszy na torze zobaczymy Kamila Brzozowskiego. Spoglądam, gdzie są zawodnicy w kasku białym i żółtym. Już podjeżdżają pod taśmę startową. RKM Rybnik Michał Mitko w kasku czerwonym. Zamienił się polem startowym z Maciejem Kuciapą. Mitko na polu C. Maciej Kuciapa z pola A, najbliżej krawężnika. Para z Grudziądza, Mariusz Krzakowski z pola drugiego. Kamil Brzozowski zastępujący Pawła Staszka z pola D. Dotychczas para GTZ-u 5 punktów w 3 startach, natomiast poznaniacy także, przepraszam, para RKM-u w 3 startach także 4 punkty. To najlepiej Maciej Kuciapa, ale
zaskoczył teraz wszystkich Kamil Brzozowski. Brzozowski na czele, za nim próbuje dołączyć Mariusz Muszakowski. Walczy z dwójką z Grudziądza Maciej Kuciapa, nie liczy się Michał Witko. Zacięta rywalizacja grudziądzko-rybnicka. Na czele Kamil Brzozowski. To spore, spore zaskoczenie. No i teraz ktoś powie, nie można było tak od początku. Jechał trzykrotnie Paweł Stasek, zdobył jeden punkt, a w pierwszym swoim starcie Kamil Brzozowski natychmiast zdobędzie trzy punkty. Choć jeszcze pozostało całe okrążenie, a Maciej Kuciapa cały czas blisko zawodnika z Grudziądza. Brzozowski czy też Kuciapa, jednak Kamil Brzozowski, wychowanek gorzowskiej Stali, który jeździ w barwach GTŻ-u. Grudziądz świetnie poradził sobie w tych trudnych warunkach. Łatwo poradził sobie na pierwszym łuku ze znacznie bardziej doświadczonym Maciejem Kuciapą, choć ten do końca walczył o punkty w tym wyścigu. Trzy punkty Kamil Brzozowski i dwa punkty Maciej Kuciapa dla RKM-u. Rybnik, jeden punkt dorzuca Mariusz Puszakowski, bez punktu Michał Mitko i GTŻ Grudziądz wygrywa z RKM-em Rybnik 4-2. Kamil Brzozowski bardzo dobrze wystartował z tego czwartego trudnego pola startowego, ale mam wrażenie, że po tym długotrwałym równaniu nawierzchnia toru przypomina tą nawierzchnię, na której zawodnicy startowali na początku zawodów. I być może to też pomogło Kamilowi Brzozowskiemu tak dobrze pojechać. Oczywiście pomijając pola startowe, które jednak mają wiele kolejeń już w tej chwili i ich się nie da już tak doprowadzić do takiego stanu jak na początku turnieju, ale tor na całej szerokości i długości jest w tej chwili dosyć równy i dzięki temu również w dosyć łatwy sposób można było Kamilowi Brzozowskiemu wejść w ten turniej i wygrać wyścig. Po tym zwycięstwie 4-2 duetu GTŻ-u Grudziądz nad RKM-em ekipa z Grudziądza ma punktów 9, a więc dogoniła PSZ Million Team po czterech seriach startów. Te zespoły mają po 9 punktów, Rybniczanie punktów 6, na czele ZKZ Kronopol Zielona Góra 15 punktów, Unia Leszno 14, ale teraz arcyważny wyścig. Czwarty start duetów Unibaxu i Złomreksu. Złomreks dotychczas punktów 12, Unibax w trzech startach punkt więcej 13. Pewnie leszczynianie i zielonogórzanie chcieliby tutaj podziału punktów, tak żeby żadna z ekip za bardzo nie uciekła i ciągle wszyscy mieliby z tych czterech duetów nadzieję na złoty medal. Widzieli Państwo zestaw na starcie. Zmiana pól startowych Torunian. Pole A to w kasku niebieskim Kościech, a pole C Wiesław Jaguś. Natomiast w ekipie częstochowskiej w kasku białym z pola B zgodnie z programem Ułamek i w kasku żółtym Michał Szczepaniak. Rozpoczęta rywalizacja, świetny start Ułamka. Ułamek wygrywa start z gospodarzami. Ułamek jest pierwszy, za jego plecami jest Kościecha. Trzeci Jaguś. Jaguś bardzo szeroko próbuje tam gdzieś dołączyć do Jagusia Michał Szczepaniak. No i dość niespodziewanie on włączył do walki o punkty w tym wyścigu. Prowadzi Ułamek, za nim Kościecha. Trzeci jedzie Jaguś. Za jego plecami cały czas czai się Michał Szczepaniak, ale on próbuje przy krawężniku dołączyć do zawodnika z Torunia, do krajowego lidera ekipy Unibaxu, ale niespodziewanie dla coraz liczniejszej rzeszy kibiców toruńskich na cele mknie Sebastian Ułamek. Jeśli leszczynianie i zielonogórzanie liczyli na remis w tym wyścigu, to ich marzenia się spełniły, bowiem najgroźniejsi rywale podzielili się punktami. Fantastyczny start Sebastiana Ułamka i później na dystansie
Nawet nie zbliżył się do niego Robert Kościecha. 3 punkty dla Złomreksu. Sebastian Łamek, ale jego partner z zespołu, Michał Szczepaniak, punktu nie zdobył, a więc 3 punkty częstochowian w tym wyścigu. 2 punkty Kościecha, 1 Jaguś, a więc także 3 dla Unibaksu. I 16 punktów ma Unibaks po 4 startach. 15 punktów, ale to zaraz. Krzysztof. Mówiłem kilka minut temu, że ta nawierzchnia przypomina tą nawierzchnię, która była na początku zawodu. I scenariusz rozstrzygnięć w tym wyścigu podobny, ponieważ o mały włos Wiesiek Jaguś przyjechałby na 4 pozycji. Bardzo płynnie, dobrze, równo wyjechał ze startu Sebastian Łamek. Bardzo szybko przede wszystkim. No, muszą zawodnicy pamiętać o tym, że te zawody już dosyć długo trwają. Bardzo długo trwało równanie. Nawierzchnia troszkę się zmieniła. Przypomina tą z początku zawodów. Jest zdecydowanie chłodniej też, więc to również powinni wziąć pod uwagę przy ustawianiu swoich motocykli do kolejnych swoich biegów. Być może Wiesiek jakoś po raz kolejny musi przemyśleć ustawienia w swoim motocyklu, ponieważ wydawało się wcześniej, że nikt nie może mu zagrozić, a jednak w tym biegu był jednak zdecydowanie wolniejszy, przede wszystkim na starcie. Popatrzmy na klasyfikację. Jest też, wszystkie ekipy mają po 4 starty. Na czele Unibaks Toruń, punktów 16, 15 z Łomreksu Częstochowa, po 14 punktów Unia Leszno i Kronopol Zielona Góra, a więc tego punktu Zęgoty nie było. Tak wygląda wam przynajmniej z tego, choć wydawało nam się, że tam były 4 punkty, a więc 15 punktów Kronopol, 14 Unia Leszno. Przed nami wyścig numer 15, a w nim rywalizacja Leszczyńskiej Unii i PSZ-u Milion Team Poznań. Leszczynianie punktów 14, zespół z Poznania punktów 9. Pole pierwsze startowe Krzysztof Kasprzak, oczywiście zamiana pól startowych z pola C Damian Baliński. Para poznańska to w kasku białym Adam Skórnicki i Alan Martinkowski w kasku żółtym. 14 punktów Leszczynian i 9 punktów zespołu z Poznania. Leszczynianie, jeśli chcą ciągle pozostawać w grze o złoty medal, muszą wygrać ten wyścig podwójnie. Choć na razie przynajmniej na to się nie zanosi, bowiem cięty w kleszce Damian Baliński jest ostatni, ale teraz radzi sobie już z Alanem Marcinkowskim, wychodzi na 3 pozycję. Przed nim Adam Skórnicki, z którym razem stawiali pierwsze kroki na żużlowym torze w barwach Leszczyńskiej Unii. Razem wygrywali Mistrzostwa Polski młodzieżowych par. Później przez wiele sezonów razem w jednym klubie, w jednych barwach. Teraz po przeciwnych stronach barykady na czele zdecydowanie w przodzie mknie Krzysztof Kasprzak, ale punkty odbiera swoim byłym kolegom Adam Skórnicki. Skórnicki, Baliński po zewnętrznej atak Balińskiego. Skórnicki teraz będzie musiał pojechać szerzej, jeśli chce utrzymać się drugą pozycję. Ścięcie do krawężnika Balińskiego. Baliński czy Skórnicki? Jednak Skórnicki zdobywa 2 punkty. Zawodnicy już dawno na mecie, a teraz dopiero do mety dojeżdża Alan Marcinkowski z PSZ-u. Fantastyczna walka pomiędzy byłymi kolegami klubowymi. No, na pewno niezadowoleni Leszczynianie, bowiem Skórnicki odebrał im podwójne zwycięstwo. Tylko 4-2 dla Leszczynian. 3 punkty Krzysztof Kasprzak, 1 Damian Baliński. W sumie tych punktów zawodnicy leszczyńscy mają teraz już 18. 2 punkty dla PSZ-u Adam Skórnicki i on jako jedyny punktuje, bowiem znów bez punktu Alan Marcinkowski, który dojechał do mety, ale daleko, daleko z tyłu. 11 punktów ekipy poznańskiej, a właściwie Adama Skórnickiego. To już drugi doskonały start z 4. pola startowego. W tym przypadku Alan Marcinkowski bardzo dobrze wyjechał z tego właśnie miejsca, zdecydowanie wyprzedzając Adama Skórnickiego i Damiana Balińskiego na wejściu w pierwszy łuk.
drugi po Kamilu Brzozowskim, który w jednym z poprzednich wyścigów wyszedł bardzo dobrze z tego pola i pojechał inaczej niż Marcinkowski na pierwszej pozycji. Tu widzieliśmy przed chwilą atak na ostatnim łuku Damiana Wleńskiego. W dobrym momencie wyłamał motocykl na środku łuku, ale chyba zbyt mocno, przez to stracił kilka metrów, moc troszkę w swoim silniku i na ostatnich metrach nie był w stanie przegonić Adama Skórskiego. Przenieśmy się do parkingu. Drodzy Państwo, obok mnie Michał Szczepaniak z Łomerek, z Włókniarz Częstochowa. Dzisiaj walka trwa do ostatniego wyścigu. Trzy zespoły nam się wykrystalizowały, z Łomerek, Zielona Góra i Toruń. I tutaj walka będzie trwała do końca, prawda? Na pewno tak, na pewno do ostatniego biegu damy siebie wszystko i, no i będziemy walczyć do ostatnich metrów. Cały umorusany, ale ty robisz to, co do ciebie należy, przywozisz co najmniej jeden punkt w swoich wyścigach. Bywa różnie, a koledzy z pary, tym razem Sebastian Ułamek, wygrywa. Dokładnie, ja mam trochę cięższe zadanie, z tych zewnętrznych pól jest dużo ciężej wystartować i wyjść tam jakoś lepiej. A nie chcieliście się pozamieniać w którymś z biegów? To znaczy, Sebastian ma pewne punkty, także niech lepiej je zdobywa, a ja będę walczył z tyłu. Czy Tomek Gapiński jest gotowy do wyjazdu, czy dzisiaj raczej nie pojawi się na torze? Trudno powiedzieć. Przygotowany cały czas jest i czeka. Dziękuję bardzo. Tyle zawodnik z Łomreksu, Włókniarza Częstochowa. Mocno zmęczony Michał Szczepaniak, dotychczas 5 punktów. Widzieli to Państwo. Sebastian Ułamek obok Grzegorza Walaska po 4 seriach startów był najskuteczniejszym zawodnikiem tego finału. 10 punktów. Teraz już więcej i od Walaska, i od Ułamka ma Krzysztof Kasprzak, no ale Kasprzaka oglądaliśmy już 5 razy na toruńskim torze, stąd Leszczynianie mają punktów 18, ale już w 5 seriach startów. Teraz posłuchajmy rozmowy z tym, który jako rezerwowy wyjechał na tor i od razu zwyciężył, Kamil Brzozowski. Parze GT Żyto Grudziądz nie układa się od początku tych zawodów, a Kamil Brzozowski pokazał, wyjeżdżając w poprzednim swoim starcie na tor, że można jednak obserwować zawody z boku i mimo trudnego toru wygrywać z rywalami. Wyjechałem praktycznie w połowie zawodów. Nie wiedziałem, jak najlepiej dobrać przełożenie. Zostawiłem to. Chcesz powiedzieć, że to był przypadek? Przypadek, znaczy podjechałem pod taśmę i powiedziałem sobie, że muszę po prostu wygrać start. No i tak można powiedzieć, że wstrzeliłem się w ten start. Jechałem z przodu, no i z przodu wiadomo, jedzie się lżej niż z tyłu. Skoro tak wszystko poszło jak po maśle w tym wyścigu, to rozumiem stąd taki spokój w twoim boksie, przy twoich motocyklach, uśmiechy, relaks, mimo tego, że za chwilę będziesz na torze, zgadzasz się na wywiad. No spokój zawsze musi być, nie mam po co być nerwowym, bo to i tak nic nie da, a nawet można powiedzieć, że pogarsza sprawę. Myślisz, że macie jeszcze szansę tutaj pokazać, no na medal już pewnie nie, ale pokazać się z jak najlepszej strony? Myślisz, że pojedziesz już do końca zawodów? Czy pojadę, to zależy na pewno od tego biegu, jak się teraz pokaże. Na pewno chcemy się zaprezentować, może nie rewelacyjnie, ale żeby został po nas jakiś dobry ślad tego wrażenia. Może uda nam się być przed Poznaniem, bo z tego co wiem, to mamy pod lesem punktów. No właśnie, Kamil, jest taki troszeczkę takie zamieszanie i taki podtekst w twoim starcie. Dużo było szumu wokół twojej osoby, problem przynależności klubowej. Ostatecznie trafiłeś do Grudziądza. Może takimi startami jak dziś udowodnisz klubom w Ekstralidze, że warto na ciebie stawiać? Czy udowodnię? Też poczekamy do końca zawodów, jak pojadę te dwa biegi i pojadę również dobrze, to wtedy będzie można powiedzieć coś więcej. Po jednym biegu już nie ma co oceniać. Dziękuję bardzo. Kamil Brzozowski, niezwykle skromny. Kamil Brzozowski, Krzysztof to jeszcze junior, 21 lat. No i rzeczywiście jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale ciekawy jestem, jak pojedzie w tym następnym wyścigu. Trwa jeszcze ciągle równanie toru, ale to nie powinno nas dziwić, bo bezpieczeństwo zawodników jest najważniejsze. Za chwilę Kamil Brzozowski ponownie w miejsce Pawła Staszka na torze. No i teraz przyjdzie się zmierzyć ze znacznie silniejszym rywalem niż to było w poprzednim starcie, i Włoszakowskiego, i Brzozowskiego, bowiem tym razem rywalami będą właśnie oglądani zielonogórzanie już przygotowujący się do startu. Grzegorz Walasek i Grzegorz Zęgota, korzystając jeszcze przedłużającego się równania toru, posłuchajmy, co nam powie zawodnik RKM-u Rybnik, a wychowanek rzeszowskiej Stali Maciej Kuciapa. Rekiny, drodzy Państwo, dzisiaj zbyt mocno nie gryzą, ale Maciej Kuciapa ratuje honor drużyny. Trzeba też usprawiedliwić poważny wypadek Piotra Świderskiego, ale z tego, co dowiedzieliśmy się, czuje się w miarę dobrze, choć jest mocno poobijany.
No tak, rozmawiałem z Piotrem przed zawodami, także opowiedział mi o tej kontuzji, także jest mocno poobijany. Mam nadzieję, że do meczu w niedzielę wydobrzeje i będziemy razem startować. Ty, Maćku, dzisiaj, jak już mówiliśmy, ratujesz honor przy kontuzji kolegi, a jedziesz bardzo dobrze, walczysz tutaj z rywalami z Ekstraligi. Staram się walczyć, chociaż może nie jestem tak szybki jak rywali z Ekstraligi, ale staram się jakoś walczyć. Na pewno nie jest łatwo. Cały czas szukam optymalnego przełożenia, cały czas korekty, także mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Jakieś wnioski ci się nasuwają? Różnica między tymi ligami? Co tak naprawdę decyduje? Sprzęt tylko i wyłącznie? Nie, no na pewno wszystko. Wszystko, na pewno nie tylko sprzęt, ale i sam zawodnik. I kontakt z tymi najlepszymi zawodnikami, ściganie się jak najczęstsze, dopasowanie właśnie motocykla do tych właśnie najlepszych. Także to wszystko. Dziękuję bardzo. Tyle. Maciej Kuciapa. Maciej Kuciapa, który wraz z Dariuszem Śledziem i Tomaszem Rympałą w 2005 roku na torze we Wrocławiu został mistrzem Polski par klubowych. My zerknijmy na klasyfikację. Niektóre zespoły mają 5 startów, niektóre 4. 5 startów ma para leszczyńska, która w tej chwili ma punktów najwięcej, 18. Na drugim miejscu teraz, ale ma 4 starty, jest Unibaks Toruń, Kronopol, Zielona Góra i Złomek Częstochowa po 15, a więc już teraz dopisano ten punkt Grzegorzowi Zęgocie. Na miejscu kolejnym PZ Milion Team Poznań, ale już w 5 startach punktów 11, 9 GTŻ Grudziądz i najgorzej na razie RKM Rybnik. Nawierzchnia toru została bardzo pieczołowicie wyrównana i w tej chwili co 3 biegi tak naprawdę przypomina bardzo nawierzchnię tą z początku zawodu, więc to jest kolejny taki element dający wiele do myślenia zawodnikom, no, którzy muszą brać to po prostu pod uwagę. I po raz kolejny na wyrównany tor wyjeżdża w niebieskim kasku Kamil Brzozowski. No ciekawe teraz, on mówił o tym, jak spoglądają na niego kluby ekstraligowe, no przynajmniej starał się zasugerować to nasz reporter. No i teraz ma okazję zmierzyć się z zawodnikami z Ekstraligi, z Grzegorzem Walaskiem, jednym z najskuteczniejszych zawodników Speedway Ekstraligi. Grzegorz Walasek w kasku białym, ale tym razem zielonogórzanie zamienili się polami startowymi. Grzegorz Walasek w kasku białym z pola 4, natomiast Grzegorz Zęgota w kasku żółtym z pola 2. Bez zamiany pól startowych w ekipie GTŻ Grudziądz. Łuszakowski w kasku czerwonym, Kamil Brzozowski w kasku niebieskim. Przypomnijmy, że jak dotąd jedynym niepokonanym w finale Mistrzostw Polski par klubowych jest właśnie Kamil Brzozowski. Raz pojawił się na torze i zwyciężył, czy podtrzyma tę zwycięską passę. Grudziądzanie punktów 9 w 4 startach. Teraz rywalizują z zielonogórzanami, którzy cały czas liczą się w walce nie tylko o podium, ale i o złoty medal Mistrzostw Polski par klubowych. Dobry start Zęgoty, dobry także Walaska i zielonogórzanie na podwójnym prowadzeniu. Tam była walka ostra na łokcie pomiędzy Zęgotą a Puszakowskim. Teraz jakiś błąd popełnił Zęgota, odszedł za szeroko. Puszakowski próbuje gonić zielonogórskiego juniora. Jest dość blisko Zęgoty, daleko w przodzie mknie Grzegorz Walasek. Zęgota drugi, a więc zielonogórzanie jadą po 5 punktów. Ale cały czas Zęgota będzie musiał uważać na Puszakowskiego. Przypomnę, 30-letni wychowanek tego toru, teraz w barwach GTŻ-u Grudziądz, a daleko, daleko z tyłu Kamil Brzozowski. A więc ten jeden start był fantastyczny, no ale drugi już znacznie, znacznie słabszy i Brzozowski punktu nie zdobędzie, a 5 w tym wyścigu zdobywają zielonogórzanie. No, chętnie zobaczyłbym tę sytuację z pierwszego łuku, wejściu
Włók, kiedy walka na łokcie pomiędzy Puszakowskim a Zęgotą, wygrana przez Zęgotę, i dzięki temu zielonogórzanie zdobywają 5 punktów, 3 Grzegorz Walasek, 2 Zęgota, i po 5 startach zielonogórzanie mają punktów 20, natomiast 1 punkt dla Jeterzetu Grudziądz. Mariusz Puszakowski bez punktu, Brzozowski i para Jeterzetu ma punktów 10. Grzesiek Walasek, startując z pola czwartego, chyba potwierdził to, że coś dobrego dzieje się na tym polu, to znaczy jest coraz bardziej przyczepne na tle pozostałych pól startowych. Jak się nie mylę, na 4 biegi 3 razy zawodnicy z tego pola bardzo dobrze wychodzili ze startu. Grzesiek Zęgota równie dobrze ze startu. Później popełniał małe błędy na wejściach w łuki. Wchodził po prostu zbyt wąsko. Lekko zamykał gaz. Tam trafiał na te kolejny, które wyciągały go po raz kolejny na zewnętrzną część toru. Nawet przez chwilę obawiałem się, że może powtórzyć się sytuacja, kiedy upadł na tor na drugim łuku. Jednak szybko wyciągnął wnioski i pozostałe 3 okrążenia wchodził już szerzej. Tam, gdzie jest mniej tych kolejnych, tam, gdzie po prostu łatwiej jest wejść w łuk, a wiadomo, że najważniejszym elementem jazdy na dystansie jest wejście w łuk, ponieważ jeśli ono jest dobrze wykonane, to i wyjść z łuku jest zdecydowanie łatwiej i przede wszystkim szybciej. Po 5 startach zielonogórzanie punktów 20, leszczynianie punktów 18. Teraz 5 start kolejnego duetu, który walczy tutaj o najwyższe trofeum. Unibax Toruń po 4 startach, gospodarze mają punktów 16, no i nie mogą sobie pozwolić tutaj na najmniejszą stratę w rywalizacji z RKM-em Rybnik. Tu znów zamiana pól startowych, Michał Mitko na polu C, Maciej Kuciapa w kasku niebieskim na polu pierwszym, także zmiana w ekipie toruńskiej, Wiesław Jaguś wzorem Grzegorza Walaska z poprzedniego wyścigu decyduje się na 4. pole startowe, Robert Kościecha z tego 2. pola startowego. Torunianie 16 punktów dotychczas, natomiast para RKM-u Rybnik najmniej punktów ze wszystkich uczestników. 6 punktów tylko zdobył Maciej Kuciapa. Bez najmniejszych problemów wygrywają start gospodarze. Kościecha i Jaguś już jadą po podwójne zwycięstwo, po 5 punktów i po to, by po 5 startach być na czele rywalizacji w 35. finale Mistrzostw Polski Par Klubowych. Wiesław Jaguś daleko w przodzie, za nim Kościecha, Kuciapa tradycyjnie w tym finale gdzieś blisko, ale nie na tyle, by wyprzedzać rywali, a Michał Mitko jeszcze sporo pracy przed tym na pewno utalentowanym, ale bardzo młodym zawodnikiem RKM-u Rybnik. Niemalże pół okrążenia straty do prowadzącego Wiesława Jagusia. No i wyścig zupełnie bez historii, bowiem wszystko rozstrzygnęło się na starcie. Ten start zdecydowanie wygrali to Runianie, a jeszcze na ostatnim łuku defekt motocykla miał Maciej Kuciapa. I stąd jeden punkt w tym wyścigu zdobywa i pierwszy w dzisiejszych zawodach Michał Mitko. Zwycięża w biegu 17. Wiesław Jaguś to pechowiec Maciej Kuciapa. 2 punkty w tym wyścigu Robert Kościecha. 5 w sumie dla zawodników Unibaxu i oni mają po 5 startach 21 punktów. 1 dla RKM-u Michał Mitko, defekt Kuciapy, 7 punktów Rybniczan po 5 startach. Niewiele oglądaliśmy tutaj rywalizacji w tym wyścigu. Proszę zobaczyć, jaka ogromna przewaga jest już Torunia na wejściu w pierwszy łuk. I tak naprawdę wyścig bez emocji. Poza tym, że dzięki defektowi Macieja Kuciapy trwała walka o jeden punkt. Michał Mitko konsekwentnie jechał bardzo daleko z tyłu, ale jak się okazało, zdobył ten jeden punkt. I tak naprawdę Michał Mitko, jak mam w pamięci początek zawodów, to dla mnie
zapisał się w pamięci tym, że do pierwszego biegu już wyjechał na motocyklu zabrudzonym. To mi się rzuciło w oczy. To może do wczorajszego finału młodzieżowych drużynowych Mistrzostw Polski z Leszna. No, tak, ale na pewno, Rafał. To na ale pewno uwaga dla sterników rybnickiego i dla zawodnika samego, że nie znamy sprzed okoliczności oczywiście. Może nie miał czasu, może nie ma jeszcze wokół siebie tylu mechaników, pomocników, ale przecież zawodnicy w większości startują bardzo często dzień po dniu i jednak są przygotowani tak, jak być powinni. Są czyści, zadbani, taka, żeby sponsorzy byli zadowoleni, taka, żeby sam zawodnik był zadowolony przed meczem. Michał Mitko być może zupełnie w ostatniej chwili dowiedział się o tym, że pojedzie, bo przecież on zastępuje Piotra Świderskiego. Tak, życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia i być może właśnie z taka sytuacja to tak na usprawiedliwienie Michała Mitki, który zdobył wyścig poprzedni jeden punkt. No ale teraz emocje znów wielkie, bowiem Leszczynianie, Unia Leszno kontra Złomrex dziś o Mistrzostwo Polski Par Klubowych w niedzielę na antenie oczywiście TVP Sport o 18.30, a także w regionalnych ośrodkach telewizji polskiej. Pierwszy z meczów półfinałowych tych dwóch drużyn. My jednak jesteśmy w Toruniu podczas finału Mistrzostw Polski Par Klubowych. Sebastian Ułamek-Kas, Czerwony Pole A, Michał Szczepaniak z Pola C. Nie ma zmiany w ekipie częstochowskiej. Leszczynianie, tradycyjna zmiana. Damian Baliński w kasku białym z pola D, natomiast Krzysztof Kasprzak z pola B. Leszczynianie to dla nich ostatni start. Mają 18 punktów w 5 dotychczasowych wyścigach. Częstochowianie 15 w 4. No i teraz częstochowianie, jeśli chcą walczyć o Mistrzostwo Polski, muszą ten wyścig wygrać. Podobnie myślą Leszczynianie, dla których to ostatnia szansa na powiększenie dorobku punktowego. I Leszczynianie wygrywają start podwójnie. Czekał w krawężniku Krzysztof Kasprzak, że tam po zewnętrznej pojawi się Damian Baliński. Czekał? No i doczekał się. Damian Baliński pojawił się, Baliński szerzej przy krawężniku, Kasprzak daleko z tyłu teraz po tym przegranym starcie, bo w przegranym pierwszym łuku częstochowianie no poniosą spore straty. Trzeci ułamek zamyka stawkę Michał Szczepaniak. Leszczynianie dotychczas punktów 18, zdobędą 5, a więc będą mieli 23 punkty. No i to będzie oznaczało, że będą bardzo blisko miejsca na podium, bowiem po tym przegranym wyścigu punktów 16, 1 do 5 oczywiście, będą mieli częstochowianie. To oznacza, że oni już drużyny leszczyńskiej nie wyprzedzą. 5 punktów dla leszczyńskich byków za sprawą Damiana Balińskiego, który wygrywa ten wyścig, i Krzysztofa Kasprzaka. W sumie 23 punkty oczywiście Leszczynian w tych zawodach już na zakończenie po 6 startach. 1 punkt dla częstochowian zdobywa Sebastian Ułamek. Częstochowianie przegrywają 1 do 5. I po 5 startach częstochowianie mają punktów 16. Nawet w przypadku podwójnego zwycięstwa w ostatnim starcie nie wyprzedzą Leszczynian w klasyfikacji końcowej. Widzimy tutaj z tyłu ujęcie, jak Sebastian Ułamek próbował dojechać do pierwszego łuku przed Krzyśka Kasprzaka. Jednak chyba, jeśli jakikolwiek błąd popełnił Sebastian Ułamek, to być może w samym momencie startowym, tak jak było, ułamek właśnie sekundy puścił troszkę później sprzęgło od Krzyśka Kasprzaka. A biorąc pod uwagę to, że dojechali do łuku i wjeżdżali w tym łuk z podobną prędkością, ani jeden, ani drugi nie wyróżniali się tutaj szybszym motocyklem, no to jednak Krzysiek Kasprzak był o te kilkadziesiąt centymetrów z przodu i tylko to umożliwiło właśnie Damianowi Balińskiemu spokojny przejazd po zewnętrznej części toru na pierwszą pozycję. W tej chwili już możemy powiedzieć, że Leszczynianie zdobyli medal, bo spoglądam tutaj na klasyfikację. Zielonogórzanie po 5 startach punktów 20, Unibax Toruń punktów 21, Złomrex jeszcze pozostał jeden start, ale mają tych punktów 16, więc nie ulega wątpliwości, że Leszczynianie staną na podium 35. finału Mistrzostw Polski Par Klubowych, a więc zły początek, ale koniec wieńczy dzieło. Czy mają szansę na Mistrzostwo Polski? W ostatnim swoim starcie zielonogórzanie jadą z Torunianami.
Więc przy remisie 24 punkty Unibax, 23 Zielonogórzanie, przy zwycięstwie 4-2 Mistrzostwa Polski Park Klubowy Gleszczynianie nie zdobędą. Posłuchajmy, czy medal cieszy. Ze mną w Parku Maszyn reprezentujący dziś Leszczyńską Unię Damian Baliński. Przekazuje, Damian, od razu pytanie od naszych komentatorów. Cieszy medal? Bo wiadomo, że już medal zdobędziecie. Pytanie tylko, jakiego koloru? Srebrny czy brązowy? No na pewno tak. Wiadomo, że przyjechaliśmy powalczyć o ten medal. To już się udało. To jest na pewno wielki sukces dla nas, bo ciężko się dzisiaj jeździ, a przeciwnicy są bardzo wymagający. Także obojętnie jaki nie byłby medal, to możemy się cieszyć. Początek zawodów niezbyt udany, szczególnie dla Ciebie, ale teraz w tym najważniejszym wyścigu wszystko poszło jak z płatka. No tak, no niestety w trzecim biegu zatarł mi się silnik i praktycznie te trzy biegi zmarnowałem na ten motocykl. Później przesiadłem się na drugi. No też potrzebowałem dwa biegi, żeby powiedzmy spasować się lepiej. W ostatnim biegu już było naprawdę dobrze ze startu i w trasie, także cieszę się, że na ten najważniejszy bieg udało się wszystko zgrać i wygraliśmy 5-1. Czy to już tak zawsze będzie, że żużlowcom Leszczyńskiej Unii tu w Toruniu będą mieli słaby początek i świetne końcówki? Jakby to powiedzieć, no chyba nie liczy się początek, a właśnie ten koniec. No. Dobrze, że chociaż udaje się właśnie tą końcówkę jakichkolwiek zawodów jechać dobrze i tak jak dzisiaj na te ostatnie biegi zmobilizowaliśmy się i powalczyliśmy o ten medal, także najważniejsze chyba jest to, jak się kończy zawody, a jeżeli jest to skutecznie i dobrze, no to nie patrzmy na początek. A będziecie się w jakiś sposób denerwować, szczególnie obserwując rywalizację duetów z Zielonej Góry i z Torunia, bo tu może się zdecydować, jaki medal zdobędziecie. No na pewno tak, będzie to bieg decydujący, jednak może takich nerwów już nie będzie, dlatego że tak jak wcześniej mówiliśmy, ten medal już na pewno pojedzie do Leszna i to jest naprawdę wielki sukces, a nie ukrywam, no chciałbym, żeby to był medal złoty. No ale będziecie liczyć na pewno, że to nie ostatni medal w tym sezonie. Miejmy nadzieję, że jeszcze zdobędziemy drużynowo, także tutaj przy okazji pozdrawiam wszystkich leszczyńskich kibiców, moją rodzinę i sponsorów, no bardzo im dziękuję wszystkim za doping i pomoc jakąkolwiek. A ja dziękuję za wywiad. Damian Baliński był naszym gościem. No, Damian Baliński, ten złoty medal to ewentualnie w przyszłym roku, czego życzymy, bowiem, jeszcze raz przypomnę, w biegu 19 pojadą Zielonogórzanie i Torunianie. Zielonogórzanie punktów 20, Torunianie punktów 21. Remis w tym wyścigu to tytuł Mistrzów Polski Park Klubowych na rok 2008. Dla Unibaxu zwycięstwo, każde zwycięstwo, to oczywiście także złoty medal dla ekipy toruńskiej. Zwycięstwo 4-2 lub 5-1 to złoty medal dla pary zielonogórskiej. Jeszcze jakiś cień nadziei na medal mają częstochowianie. Czy liczy na to i wierzy w to trener z Łomreksu Piotr Żyto? No właśnie trwają, drodzy Państwo, te dywagacje w parkingu. Grzegorz Zengota już gotowy do batalii z Torunianami, porozmawia z nami po tym wyścigu, a Piotr Żyto już jest myślami przy niedzielnym pojedynku. Jak mówiliśmy tutaj, Sebastian Ułamek nieco rozjuszony przez przeciwników z Leszna po tym wyścigu. Tak, ten mecz się jeszcze nie skończył, bo mamy jeszcze jeden wyścig, ale no Sebastian troszeczkę jest wkurzony, bo przegrał start i tutaj nie miał na tym torze nic do powiedzenia potem, a no mówi, że w Lesznie musi być inaczej. Jak zapatrujecie się? To jest właśnie tak jakby przedwczesny finał. Leszno troszeczkę co prawda spuściło z tonu, ale na pewno pojedynek półfinałowy to będzie wszystko co najlepsze. No tak, przedwczesny finał nie można mówić, bo jeszcze Toruń jest w walce, jeszcze Zielona Góra i też są Toruń szczególnie mocnym zespołem. A zobaczymy, no będziemy starali się wygrać, pokazać się z jak najlepszej strony i u siebie już kontrolować potem sytuację. Dziękuję bardzo, tyle trener Piotr Żyto. No i za chwilę najważniejsze rozstrzygnięcia finału Mistrzostw Polski Park Klubowych. Przed nami bieg 19. Unibax kontra Kronopol Zielona Góra. Dokładnie tak jak powiedział przed chwilą speaker, wyścig o Mistrzostwo Polski Park Klubowych. Kto tutaj wygra? Albo jeśli zakończy się ten wyścig remisem, to będą to Torunianie, ale tę sytuację już przedstawiliśmy. Faworyzowani byli gospodarze,
rozpoczęli od nieoczekiwanego remisu z Leszczynianami, ale później spisywali się bardzo dobrze, przydarzył mi się jeszcze jeden remis w rywalizacji z Złomreksem, a więc w rywalizacji z ekipami ekstraligowymi, tymi, które walczą o Mistrzostwo Polski. Torunianie na remis. No ale popatrzmy, Grzegorz Walasek, Grzegorz Zęgota, tym razem nie zamieniają się polami startowymi. Walasek pole A, Zęgota pole C, zamiana w ekipie toruńskiej. Kościecha pomiędzy Walaskiem, Zęgotą, natomiast Jaguś w kasku białym z pola zewnętrznego i tam będzie szukał swojej szansy Wiesław Jaguś, którego już za 8 dni zobaczymy w Grand Prix Polski na torze w Bydgoszczy, gdzie startować będzie torunianin z dziką kartą. To jednak decydujący o mistrzostwie par klubowych na rok 2008 wyścig, rywalizacja zielonogórsko-toruńska. Dobry start Walaska, ale jeszcze lepszy Kościechy. Szeroko torunianie, Walasek jest pierwszy, za nim Kościecha. Jaguś teraz wyprzedza Zęgotę, a więc jest to remis, który daje Mistrzostwo Polski Par Klubowych ekipie toruńskiego Unibaksu. Ale to jest też remis, który tytuł wicemistrzowski pozostaje sprawą otwartą, bowiem jeśli będziemy mieli tutaj remis, to torunianie są mistrzami Polski Par Klubowych na rok 2008, ale zielonogórzanie będą mieli punktów 23 i będziemy mieli jeszcze poza programowymi wyścigami bieg dodatkowy, który zadecyduje o tym, kto, zielonogórzanie czy leszczynianie, będą wicemistrzami Polski par klubowych. Jedno to najważniejsze rozstrzygnięcie, które nie jest na pewno niespodzianką, już znamy. Dzięki drugiemu miejscu Wiesława Jagusia i trzeciemu Roberta Kościechy 3 punkty dla Unibaksu i mistrzami Polski par klubowych na rok 2008 zostali zawodnicy Unibaksu Toruń, Wiesław Jaguś, Robert Kościecha, a na podium też z tym złotym medalem stanie Adrian Miedziński. Walka psychologiczna trwała już na starcie. Grzesiek Walasek ruszał się, bo mały włos nie wjechałby w taśmę. Zatrzymał się tuż przed nią. Był kilka centymetrów przed Robertem Kościechą. Równo puścili dźwignię swoich sprzęgieł i w pierwszy łuk, mimo tego, że wydawało się, że wejdą równo, to jednak w korzystniejszej sytuacji był Grzesiek Walasek. Wypnął troszkę Roberta Kościechę. Najwięcej stracił Wiesiek Jaguś i jestem przekonany, i było to widać doskonale, że zadecydowało o tym drugim miejscu, o wyprzedzeniu Zęgoty, znajomość tego toru, ponieważ Wiesiek bardzo dobrze rozpędził swój motocykl, pojechał na przeciwległej prostej, bardzo blisko wewnętrznej części toru, a drugi łuk, jak praktycznie nikt dzisiaj, bardzo wąsko, wiedząc, że ten tor był równany, wiedząc, że tam jest w tej chwili najszybsza ścieżka, spokojnie mógł objechać Zęgotę, aż na tyle dobrze i na tyle szybko przejechał ten łuk, że wysunął się na drugą pozycję i torunianie już mogli tylko kontrolować sytuację. Widzę bardzo cenne 3 punkty. Cieszącego się Roberta Kościechę. Po raz drugi torunianie wykorzystują atut własnego toru, po raz trzeci właściwie już, gdy finał rozgrywany jest w Toruniu, mistrzami zostają gospodarze. Tak było w 1986 roku, kiedy mistrzostwo zdobyli Wojciech Żabiałowicz, Grzegorz Śniegowski i Stanisław Miedziński. Tak było w 2004 roku, ostatni finał Mistrzostw Polski Par Klubowych na torze w Toruniu, kiedy mistrzami zostali Piotr Protasiewicz, Wiesław Jaguś i Adrian Miedziński. No i 2008 rok. Robert Kościecha, Wiesław Jaguś i Adrian Miedziński. Gratulujemy. Przed nami jeszcze 2 wyścigi programowe, a potem bieg, który decydować będzie o tym, kto zostanie wicemistrzem Polski par klubowych. Unia Leszno czy też ZKZ Kronopol Zielona Góra. Radość Roberta Kościechy. Jest już Łukasz Bęc, jest już Robert Kościecha. Za chwilę posłuchamy, co nam powie
Nowo kreowany mistrz Polski par klubowych Robert Kościecha. O ile dla Jagusia to już kolejny tytuł, to dla Roberta Kościechy to pierwszy złoty medal mistrzostw Polski par klubowych. Posłuchajmy. Zawodnicy już na torze, ale Robert Kościecha cieszy się niesamowicie. Kalkulowaliśmy jeszcze przed tym wyścigiem, remis wam starczał i się udało. Tak, wiedzieliśmy, że musimy wygrać, musimy zremisować 3-3 i będzie wygrana. To jeszcze raz dziękuję, dedykuję to mojej rodzinie, zwłaszcza tacie, mamie, teściom, którzy mnie oglądają. Tata jest chory, także trzymam za siebie kciuki. Tata był żużlowiec, który... Roman Kościecha, dokładnie. Kilkanaście lat jeździł, tata, trzymaj się, jesteśmy z tobą. A to co powiedziałem, będziemy wszystko robić, żeby to nie był pierwszy, ostatni medal złoty w tym roku. Dziękuję bardzo, tyle. Robert Kościecha specjalnie dla państwa. Gratulujemy jeszcze raz ekipie z Torunia, niezwykle wyrównanej. Robert Kościecha, punktów 12, Wiesław Jagusz, punktów 12 i 24 punkty mistrzów Polski par klubowych. Przed nami bieg 20, rywalizacja RKM-u Rybnik i PSŻ-u Million Team Poznań. Zmiana jedna w ekipie poznańskiej. W miejsce Alana Marcinkowskiego po raz drugi dziś pojedzie Daniel Pytel. Pytel w kasku niebieskim z Polace, Skórnicki z Pola A. Duet RKM-u Rybnik, Michał Mitko w kasku białym z Pola D. Tu zamiana pól startowych z Pola D. W kasku żółtym Maciej Kuciapa. Ostatni wyścig Rybniczan, ostatni zespołu z Poznania. 11 punktów drużyna PZ-u Million Team Poznań. Wszystkie 11 dotychczas Adam Skórnicki. Natomiast w ekipie rybnickiej 7 punktów, z tego 6 Kuciapy, 1 Mitki. Dobry start Skórnickiego, Skórnicki szerzej, Kuciapa, Skórnicki, zanim Kuciapa, trzeci Daniel Pytel, nie liczy się tak jak to było w poprzednich wyścigach, Michał Mitko, ale Mitko szczęśliwie, bo szczęśliwie jeden punkt w tym finale Mistrzostw Polski par klubowych zdobył, Skórnicki, zanim Kuciapa, wydawało się, że już jest rybniczanin blisko zawodnika z Poznania, ale gdzieś tam wpadł w jakąś dziurę, stracił dystans do Skórnickiego Kuciapa, a zbliżył się do niego Daniel Pytel. Pytel coraz bliżej za Kuciapą, walczą poznaniacy o to, by wygrać ten wyścig podwójnie, cały czas stara się Daniel Pytel, jakby wreszcie odczarował ten tor, jego jazda jest znacznie płynniejsza od jazdy znacznie bardziej doświadczonego Macieja Kuciapy. Skórnicki, za nim Kuciapa, teraz jeszcze Pytel do końca. To już nie walka o medala, a jednak ambicji, ambicji. Tylko pozazdrościć Danielowi Pytelowi. I brawa także dla Michała Mitki, który do końca jechał, tracąc sporo dystansu do rywali. Ten wyścig za sprawą zwycięstwa Adama Skórnickiego i jednego punktu Daniela Pytela wygrywają poznaniacy 4-2. 2 punkty dla RKM-u Maciej Kuciapa, bez punktu Michał Mitko. Rybniczanie kończą finał Mistrzostw Polski par klubowych z dorobkiem 9 punktów.